Spotykają się dzisiaj piłkarze obu stołecznych jedenastek. Mirosław Jabłoński prowadził kiedyś Polonię Warszawa do pierwszej ligi. Obecnie Władysław Stachurski, niedawny szkoleniowiec Legii, został już dyrektorem sportowym sekcji piłkarskiej w Legii Warszawa. Jesienią na Łazienkowskiej w derby stolicy pewne zwycięstwo drużyny warszawskiej 3-0. Polonia Legia 3-0, gole Jacka Bednarza, Piotra Mosura. I Cezarego Kucharskiego. Ze stadionu przy ulicy Konwiktorskiej witają Państwa Andrzej Twarowski, dziennikarz Ekspresu Wieczornego, i Janusz Basałaj. Witamy serdecznie, chociaż wcale nie jest nam miło witać dzisiaj Państwa, a to z jednego powodu. Dzisiaj przed spotkaniem doszło do zamieszek, do burt pomiędzy kibicami Legii Warszawa i Polonii. Niestety wielkie piłkarskie święto, atmosfera tego święta została w brutalny i głupi, bezsensowny sposób zakłócona. Ale może zapomnijmy już o tym, co się działo przed meczem. Mamy nadzieję, że będzie lepiej. Mamy nadzieję, że będzie lepiej. Poprosimy o składy. O składy, tak jest. I Legia w bramce z jedynką Grzegorz Szamotulski, 2 Paweł Skrzypek, 3 Jacek Bednarz, 4 Jacek Magiera, 5 Jacek Zieliński, 6 Dariusz Czykier, 7 Jacek Kacprzak, 8 Cezary Kucharski, 9 w stanie kapitan zespołu, 10 Marcin Mięciel, 11 Tomasz Sokołowski, trenerem zespołu jest pan Mirosław Jabłoński, Tomek i Andrzej Szybko, Polonia Warszawa. Gospodarze zagrają w następującym składzie: 1 Piotr Wojdyga, 3 Mariusz Pawlak, 4 Michał Żewłakow, 5 Janusz Gałuszka, 7 Grzegorz Wędzyński, kapitan zespołu, 8 Jacek Dąbrowski, 9 Tomasz Żwirgzdauskas, 10 Grażwidas Mikulenas, 15 Marcin Szulik, 16 Anor Aziz, 19 Marcin Żewłakow, trenerem Mieczysław Broliszewski. Proszę Państwa, w tej chwili na środku boiska Andrzej Szełkun, ustawiono obok niego piłkarze Polonii i Legii. Niestety wpadli tam kibice z sektora zajmowanego przez kibiców Legii. Andrzej Szełkun patrzy na to, co dzieje się na boisku. Na boisko biegają działacze. Policja gdzieś ustawiona na strategicznych miejscach, czekająca, nie wiem, na atak, czy czekająca na to, aż kibice się uspokoją. Wygląda to naprawdę koszmarnie, fatalnie, panowie. Proszę Państwa, bądźmy przygotowani na najgorsze. Ten mecz nie musi się koniecznie zacząć albo i skończyć, Andrzej. Mamy nadzieję, że do końca spotkania na boisku będzie tylko 22 zawodników, tylko piłkarze pozostaną na płycie. W tej chwili wkraczają na płytę siły policyjne, na płytę boiska. Proszę Państwa, sprawozdanie z demonstracji, tego jeszcze nigdy nie robiliśmy, sprawozdanie z interwencji sił porządkowych, to nie nasza specjalność. Naprawdę chcielibyśmy relacjonować pasjonujące derby Warszawy. Nie wiem, czy da się to zrobić. Policja w tej chwili szykuje, nie wiem, atak, czy też wypchnięcie legionistów, kibiców. To nie są kibice, to są pseudo-kibice. Nie chcemy obrażać tych, którzy przyszli dziś na stadion, by oglądać mecz, ale to jest obrazek, którego nie chcemy oglądać. Może na początku, panie komendancie, czy też dowódco policji, trzeba było tak zrobić, zaodblokować sektor warszawskiej drużyny od bieżni, od tego miejsca, gdzie jest płot, gdzie wyrwę w tym płocie zrobili kibice Legii, no i wpadają teraz bezkarnie na boisko. Niestety, jak Państwo widzą, na razie mecz nie może się zacząć. Około 80 policjantów zbliża się do trybuny, na której zasiadają kibice Legii, i niestety w tej chwili kawałki ławek, a właściwie reklam, bo Państwo tego nie widzieli, był taki moment, że kibice Legii wyszli na bieżnię, zabrali ze sobą reklamy, powyrywali z nich deski i teraz właśnie te deski uderzają w policyjne hełmy. Nie wiadomo, czy to są prowodyrzy, czy też ludzie, którzy chcieliby uspokoić szalejąco tłuszcze tam na trybunie Legii. Być może są to znaki uspokojenia. Piłkarze i sędzia czeka. Fotoreporterzy mają raj, to źle powiedziane, ale ich zawsze interesują takie zdjęcia. I teraz, proszę Państwa, w tylu krajach. Widzieliśmy spotkanie na Anfield Road, nic się nie działo. Widzieliśmy spotkanie w Dortmundzie. Andrzej, tam było spokojnie, tam było pięknie, to była atmosfera wielkiego futbolu. I tylko ta najgorsza z polskich specjalności, jaka narodziła się w ostatnich latach, niestety ciągle, i to na ekranach. Pod tym względem niestety chyba jesteśmy najbliżej Holandii. Pamiętamy ostatnią bitwę kibiców Feyenoordu i Ajaxu.
Tam niestety zakończyło się to tragicznie. Zmarł jeden z kibiców Ajaxu. Mamy nadzieję, że ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj są na stadionie, wrócą do domu cali i zdrowi, ale to, czy tak się stanie, w dużej mierze zależy właśnie od nich. Zależy od nich, proszę Państwa, nic nie zostało z atmosfery Wielkiego Święta. Dzisiaj miała być przeprowadzona akcja Bezpieczne Stadiony, czy też Bezpieczny Stadion. 17.34 na Konwiktorskiej. Nadal chuligani królują, piłkarze nerwowo drepczą tam na środku boiska. Podczas przedmeczowej rozgrzewki Piotr Wojdyga musiał szybko wyskoczyć ze swojej bramki, ponieważ kibice z przeciwnej drużyny obrzucili go jakimiś przedmiotami. Nie mógł normalnie się rozgrzać, nie mógł normalnie trenować. Cóż, wydaje się, że pod kordonem policji za chwilę pan Andrzej Szczepun, arbiter główny z Jeleniej Góry, rozpocznie spotkanie, ale jesteśmy pełni najgorszych przeczuć. Przed momentem na płocie okalającym boisko widzieliśmy Cezarego Kucharskiego. Może jego słowa trafią do kibiców, którzy jak na razie naprawdę zachowują się bardzo źle. Cezary Góry z Polskiego Radia, z programu pierwszego, programu, który tak pięknie chciał dzisiaj zaistnieć, propagując akcję Bezpieczne Stadiony, jeszcze rozmawia z sędzią Andrzejem Szczełkunem. Proszę Państwa, powiedzieć, że nam to się nie podoba, to mało powiedziane. Mirosław Jabłoński. To tutaj swego czasu kibice tego klubu, pseudo kibice, poturbowali trenera, chyba za to, że wprowadził tę jedenastkę do ekstraklasy. Niestety miało miejsce na Polonii kilka przykrych zdarzeń. Przypomnijmy ostatnie, bez względu na to, czy pan sędzia Kowalczyk wypaczył wynik spotkania, czy nie, no to nie jest to powód do tego, by rozbijać mu samochód. Dzisiaj to na pewno się nie powtórzy, ponieważ sędzia spotkania, które mamy nadzieję, że się odbędzie przy Konwiktorskiej, samochód zostawił pod hotelem. Andrzej Szczepun na środku boiska, a u niego Cezary Gurjew. No, redaktor Gurjew mógłby dać już spokój sędziemu, może byśmy zaczęli w końcu ten mecz. Pozdrawia, tak jest, dziękujemy panu Czarkowi. Andrzej Szczepun zaprasza jednak obie jedenastki na środek. Wszystko wskazuje na to, że mecz się zacznie 6 minut później. Proszę Państwa, w Warszawie 17.30, pochmurno, w Warszawie upiornie, w Warszawie jest bardzo zimno, pada śnieg, no i na dodatek te idiotyczne ekscesy. Mikulenas obok niego, Aziz Anor, Polonia rozpoczyna derby Warszawy, derby, które zaczęły się w jak najgorszej z najgorszych atmosfer. Miejmy nadzieję, że policja, ludzie, którzy tam stoją obok sektoru Legii, nie dopuszczą do żadnych ekscesów. I z tym pobożnym trochę życzeniem rozpoczynamy mecz na Konwiktorskiej. Polonia, Legia, derby Warszawy. Mikulenas, przy nim Skrzypek, poradził sobie Litwin. Anor Aziz. Skacze Mikulenas i chyba będziemy mieli pierwszy rzut rożny. Wykonają go gospodarze, piłkarze warszawskiej Polonii. Jacek Bednarz wraca pod swoją bramkę. Bardzo dobrze rozpoczęli piłkarze Polonii. Bardzo szybko zobaczymy, która drużyna prędzej oswoi się z tym niecodziennym dzisiaj widokiem na trybunach, z tym, co dzieje się, działo się na boisku. I uwaga, Jacek Dąbrowski, rzut rożnego. Dośrodkowanie w pole karne. Tam dalej był ustawiony Żewłakow. Jeszcze bardzo dobre uderzenie Marcina Szulika. Szamotulski na wszelki wypadek odbił się 50 cm nad boisko. Niezłe uderzenie. Dobre uderzenie, bardzo ładnie wykonany rzut rożny. To na naszych ekranach Marcin Szulik, mistrz Europy drużyn juniorskich do lat 16 z Turcji. To był w 1993 roku. Pomocnik Polonii. W środku Anor, bardzo dobrze Zieliński. Jest Staniek. Anor i Bednarz. Może powiemy szybciutko, kogo nie ma w Legii. Piotra Mosura, naciągnięte więzadła. Natomiast w Polonii za żółte kartki nie mogli wystąpić ani Bąk, ani Sadzawicki. No ale trener Mieczysław Broniszewski wierzy w to, że w jego przypadku sprawdzi się przysłowie, że nie ma ludzi niezastąpionych. Proszę Państwa, policja opuściła sektor zajmowany przez kibiców Legii. Tymczasem w polu karnym niebezpiecznie Zieliński. Na całym stadionie jest dzisiaj niebezpiecznie. Proszę Państwa, to nie tylko te sformułowanie, które zwykle wyrażać sprawozdawcy, że jest niebezpiecznie. Dzisiaj naprawdę na Konwiktorskiej jest mało prawdziwych kibiców, a jeśli są, to zrezygnowanie patrzą na to, co się dzieje. Skoncentrujmy się jednak na grze. Marcin Szulik z prawej strony. Szulik, dośrodkowanie prawą nogą, zewnętrzną częścią stopy. Jest tam Mikulenas, przy nim oczywiście Skrzypek. Mikulenas. Dośrodkowanie w pole karne. Bardzo dobrze przyjmuje piłkę. Dąbrowski strzela. Będzyński.
Bardzo dobra akcja Grzegorza Wędzyńskiego, byłego piłkarza Legii. Człowieka po przejściach, który próbował swych sił także w ŁKS-ie. Rzut rożny dla Polonii, jeszcze raz ta sama sytuacja. Dąbrowski, świetna akcja w polu karnym, zgubił tam swego opiekuna i niewiele brakowało. Rzut rożny dla polonistów, mocne uderzenie czarnych koszul. Dzisiaj czarne koszule w koszulach w kratkę, Wędzyński. To jest rozgrywający Polonii. A to głowa Szamotulskiego. No jeśli rzeczywiście Grzegorz Szamotulski tak będzie kibicował swoim, hołdował swym kibicom, to oni się z tego ucieszą. Lepiej byłoby, gdyby od czasu do czasu przemówił do rozsądku. Kontra Legii, nie, zatrzymana. Zieliński na połowie Polonii, niecodzienny widok. I teraz Zieliński zostawia piłkę Kucharskiemu. Lewa strona boiska, Kucharski. Faul. Nie, gramy dalej, pokazuje pan Szczelkun. Nikulenas. Jak mało kto w naszej lidze potrafi walczyć w powietrzu. Na lewo do Sokołowskiego. Sokołowski wraca za nim Szulik. Sokołowski, wysokość pola karnego. Dobrze. Tam z prawej strony czekał Kacprzak. Ale ładnie ustawiony Pawlak. Kacprzak. Cały czas pomocnik warszawskiej Legii. Kacprzak w pole karne. Ale dobrze ustawiony Żewłakow. Znowu legioniści. Sokołowski. Dobre uderzenie lewego pomocnika warszawskiej Legii. Dobre pierwsze 4 minuty, Andrzej. Bardzo dobre. Na początku zaatakowała, trudno mówić o początku, bo to dopiero 4 minuty, ale pierwsze akcje należały do Polonii, do piłkarzy, gospodarzy, no ale teraz Legia pokazała, że nieprzypadkowo znajduje się na pierwszym miejscu w naszej ekstraklasie. A Tomasz Sokołowski obok Cezarego Kucharskiego, Dariusza Czekiera, chyba najlepszy piłkarz wiosny, tegorocznej wiosny w Legii. Właśnie o nim Broniszewski mówił, że zrobił największy postęp z wszystkich piłkarzy Legia Teł. Bardzo ostre wejście Szulika. Miejmy nadzieję, że tak już Sokołowski jest zdolny do gry. I proszę państwa, piłkarze sami rozumieją, nie trzeba do tego apelować. Ich postawa na boisku dzisiaj naprawdę może wpłynąć na postawę ludzi siedzących na trybunach. To prawda. Nie, nie mogą dać powodów, by ci jakoś tam wyrażali swoją dezaprobatę. Muszą grać naprawdę fair. To truizmy, proszę państwa, ale w takim meczu o podwyższonym niebezpieczeństwie to jest konieczne. To jest mecz podwyższonego ryzyka, ale miejmy nadzieję, że piłkarze stworzą taką atmosferę, że do końca na trybunach będzie spokojnie. Mikulenas. Przy nim już jego anioł stróż, czyli Skrzypek. Anoradzis i Jacek Bednarz. Dobrze agresywnie Polonia, ale i Legia. Wiadomy dla siebie sposób, że chce to spożytkować. Gra z kontry to marzenie większości zespołów ligowych. To łatwiej atakować, bo do ataku pozycyjnego trzeba lepszych technicznie zawodników. Tak, ale mamy nadzieję na to, że Legia mimo wszystko jako pierwszy zespół naszej ligi pokaże tutaj ładną piłkę, nie tylko będzie próbowała akcji z kontry. Nikulenas bardzo aktywny, Skrzypek kłopoty od początku meczu z tym zawodnikiem, jednak człowiekowi, który swego czasu nie dał pograć, Gianfranco Zoli, żaden piłkarz nie jest chyba straszny. No to właśnie Mikulenas. Przypominamy państwu, że w Chorzowie Skrzypek znakomicie czytał Zolę. Każdy jego ruch śledził, ale teraz już piłkarze Legii. Bardzo dobrze pracowity w środku pola Szulik. Około 10 minut spotkania za nami przy Konwiktorskiej w derby Warszawy. Na razie bez bramek. Numer 4 Michał Żewłakow, reprezentant Polski do lat 21. Żewłakow do Mikulenasa. Mikulenas pracowity ciągle wyciąga z linii defensywnej Skrzypka, ale tym razem Skrzypek dobrze do środka, do Mięciela. Mięciel, Jacek Magiera, jest Magiera, Magiera do Kucharskiego. Jeszcze Magiera. Gałuszka. Szulik. Anor i Bednarz. Jest Wędzyński. Szulik. Dobrze ustawiony Zieliński. Reprezentacyjny stoper do Mięciela, ten już odegrał do Sokołowskiego, znowu Sokołowski. Bardzo dobra akcja tego znakomitego duetu legionistów. Kucharski, Sokołowski. To jest to, czego obawia się najbardziej bramkarz polonistów Piotr Wojdyga. Bardzo ważna jego pierwsza interwencja
I teraz szanse na wyprowadzenie akcji mają gospodarze, ale już stracili piłkę. Daleko Kasprzak, Gałuszka. Skacze Szulik, ale dużo wyższy od niego, chyba o dwie głowy. Magiera łatwo sobie poradził w tym górnym pojedynku. Michał Żewłaków, lewa strona boiska. Mikulenas nadal blisko pomocników, nadal wychodzi tam z linii ataku do pomocników, do obrońców swoich i czeka na piłkę. Mięciel czy Żewłaków? Górą kolega z reprezentacji młodzieżowej, ale faul Żewłakowa i rzut wolny dla Legii. Staniek do Kucharskiego. Kucharski, mocno naciskany przez Litwina Zwirgzdauskasa. Udało mi się powiedzieć bardzo to nazwisko, dobrze. Nie jest to wcale takie łatwe. Zwirgzdauskas też bardzo dobrze grający w obronie. On dzisiaj opiekuje się Kucharskim, takie przynajmniej są początki. Za Żewłakowem bierze Michał Żewłakow bierze za Cezarem Kucharskim. W środku Gałuszka, dobra akcja Mięciela, Mięciel, z lewej strony był Kucharski, Magiera, 16 metrów, Jacek Magiera, jeszcze poprawi, nie. Desperacka obrona defensorów Polonii i mamy rzut rożny dla Legii, chyba pierwszy na naszych ekranach, Marcin Żewłakow, drugi z braci bliźniaków. A już do lewego narożnika boiska biegnie Tomasz Sokołowski. Jest w polu karnym Kucharski, mocno podkręcona piłka, atakował Kucharski Wojdygę, jeszcze wycofanie do nadbiegającego Trzykiera. Spory chaos zrobił się w polu karnym gospodarzy. Legia pokazała pazury, proszę Państwa, Legia zaatakowała po raz kolejny, ale w tym starciu odniósł chyba kontuzję Piotr Wojdyga. Andrzej Szczelkun woła lekarza polonistów, za chwilę zobaczymy co się stało. Jacek Dąbrowski jakby machał też na rezerwowego bramkarza Mariusza Liberdę. Ojej, widzimy zakrwawiony łuk brwiowy bramkarza Polonii. Zobaczymy zaraz chyba powtórkę właśnie rzutu rożnego. Akcja Wojdygi, no i tam zderzenie przypadkowe z Dariuszem Trzykierem. Był to chyba Trzykier. Jest smutna mina masażystów Polonii. Zobaczymy, czy Mariusz Liberda nie dostanie swej szansy. Liberda, bardzo młody piłkarz, kadrowicz reprezentacji Polski do lat 21. Wojdyga to filar obrony Polonii. Na pewno Mieczysław Broniszewski w skrytości ducha marzy o tym, że Wojdyga zostanie na boisku, no ale na razie nie wygląda to najlepiej. Długą wizytę złożyli mu lekarze Polonii. Teraz widzimy bokserska kontuzja Wojdygi, łuk brwiowy. Jeszcze tampon, no wszystko. Proszę Państwa, od samego początku transmisji układa się to dramatycznie. Najpierw te burdy pseudofanów, a później kontuzja Piotra Wojdygi. Śnieg na Konwiktorskiej, świecące słońce. Parszywy mamy kwiecień w tym roku, proszę Państwa. I do tego jeszcze takie zachowanie tych, którzy przyszli dziś na stadion. Wszystko dobrze pokazuje Kucharski. Wojdyga chyba też w porządku, ale no będzie miał ograniczoną w jakiś sposób widoczność. Nie wiem, czy w sytuacjach, kiedy będzie musiał łapać piłki dośrodkowane górą, czy po prostu da radę. Chyba za moment lekarz Polonii zejdzie z boiska, tak. Piotr Wojdyga jeszcze łyk wody i z pewnością wskoczy do bramki. Ośrodkowanie w pole karne, Kucharski.
nie trafił w piłkę. Jest tutaj Czykier. Dobrze, Pawlak. Dariusz Czykier przy linii autowej. Sokołowski. Aut dla Legionistów. Bardzo dobra wiosna Sokołowskiego, o tym już mówiliśmy tyle razy. No i w tym meczu od początku wielka ochota do gry byłego piłkarza Stomila. Aziz. Zieliński. Chyba czegoś więcej oczekujemy od reprezentacyjnego stopera, ale usprawiedliwiamy go za to, że ta piłka nie dotarła do adresata, bo rzeczywiście wiatr nieprzyjemny, zimny wieje i ta piłka mogła zostać zniesiona przez wiatr na aut. Z dwóch stron stadion, boisko przy ulicy Konwiktorskiej nie jest otoczone trybunami, więc wiatr tutaj hula. Zobaczymy, która drużyna prędzej wykorzysta to, że dzisiaj tak wiecznie na Konwiktorskiej. Nikulena z walce w środku, Staniek, jest Aziz Anor, Aziz na prawo do Szulika, Szulik do środka do Wędzyńskiego, Wędzyński, Zieliński i Grzegorz Szamotulski. Śpiewy, głośne śpiewy na stadionie Polonii, ale tych śpiewów nie sposób słychać, to po prostu wulgarne przyśpiewki, których nie tylko młodzi obywatele naszego kraju winni słuchać. Tymczasem Polonia. Mikulenas, biegnie za nim Bednarz, reaguje asystent głównego sędziego i będziemy mieli chyba rzut wolny dla Polonii. Biegnie już do piłki Jacek Dąbrowski. Akcja Bednarza, widać, trzymał go za prawą rękę. No pan Strzelkun nie miał wyjścia w tej sytuacji. Jacek Dąbrowski, rzutu wolnego. W środku Żewłakow, wbiega Wędzyński, dalej Mikulenas. Dobrze Szamotulski, jeszcze gospodarze, Mikulenas, przed nim Staniek. Biegnie Żwirgzdauskas, dośrodkowanie. Jeszcze próbował uderzenia z dystansu Dąbrowski, Gałuszka. Pawlak, Aziz. Ładna sztuczka techniczna, to tylko choć na pokaz. Nie jestem przekonany, że, czy Aziz to właśnie chciał zrobić. No cóż. Na Konwiktorskiej derby Polonii, derby Warszawa po 15 minutach. Przypominamy, mecz rozpoczął się z 15-minutowym opóźnieniem 0-0, a bez bramek, chociaż na brak emocji, przede wszystkim zimna i porywistego wiatru, nie możemy narzekać. Zieliński. Do Sokołowskiego. Bardzo dobre podanie Zielińskiego. Sokołowski. Kucharza. Piłkę w pole karne, bardzo dobrze wystartował do niej Kucharski. Zdołał jeszcze chyba czubkiem buta dotknąć piłkę, ale widać, że Wojdyga po tym zderzeniu doszedł już do siebie i pewnie złapał piłkę w ręce. No to ta akcja. No uciekł teraz Żewłakowowi Kucharski. Nadal bez bramek derby Warszawy. Akcja Pawlaka, lewa strona boiska, dobrze Skrzypek, jeszcze Pawlak, no i górą Legia od bramki Grzegorz Szamotulski. Mirosław Jabłoński przed chwilą na naszych ekranach. Dla niego to także mecz z podtekstami, on chciałby tutaj pokazać Polonii, że swego czasu nie poznano się na jego kwalifikacjach trenerskich. I Szamotulski z fantazyjnie wygoloną głową. Sokołowski, Magiera. Czykier do Kucharskiego, ten bardzo dobrze do Sokołowskiego, ale chyba za wcześnie powiedziałem bardzo dobrze, wznowią poloniści. Szulik, Aziz, Mikulenas. Chyba Mikulenas zacznie od wrzutu z autu, nie piłkę wprowadzić do gry. Chyba Szulik, tak jest. Prawy pomocnik polonistów, bardzo aktywny, bardzo waleczny. Dopiero po kilku latach od tego, jak jego talent eksplodował podczas Mistrzostw Europy w Turcji, Szulik zaczął grać dobrze. Na środek do Zielińskiego, prosto pod nogi Wędzyńskiego, Kacprzak
i poloniści. Wcześniej jednak gwizdek sędziego Gałuszka oddaje piłkę swym partnerom z Legii. Chyba troszkę niespodziewanie w tych pierwszych minutach mimo wszystko inicjatywę mają poloniści. Tak, grają żwawiej, dynamiczniej. Legii pasuje, jak odpowiada, tak jak powiedziałem, w każdej drużynie ligowej gra z kontry, gra z wypadów, ale tutaj poloniści bardzo bojowo. Tymczasem z lewej strony Tomasz Sokołowski. Sokołowski do Kucharskiego, Kucharski mięcie. Raz kolejny zostawił Kucharski, żwizdał z kasa i Jacek Bednarz. W przeciwieństwie do Szamotulskiego, Bednarz zapuszcza fryzurę i... No właśnie, dawno nie widzieliśmy Jacka we włosach. Tymczasem Skrzypek, piłka do Kucharskiego, ale znowu bardzo dobrze wyprzedził go Gzdauskas. No, mnóstwo roboty ma Kucharski od pierwszych minut z Litwinem, ale ten obrońca potrafi pilnować groźnych rywali. Teraz faulował Aziz Anor na ziemi. Bednarz, o właśnie, o takie gesty nam chodzi, przytulić. Może bez przesady z tym przytulaniem, ale uścisnąć rękę tylko po to, by nie prowokować. Godzimy się tylko na uściśnięcie dłoni. Tak jest. Bez bramek w derby Warszawy. Dochodzi 20 minuta spotkania. Teraz jakby inicjatywę złapali legioniści. Kucharski. Dobrze wyprzedził go Szulik. Aziz Anor do Wędzyńskiego. Wędzyński strzelił piłkę na Mikulenasa. Był jednak Skrzypek. Zieliński, reprezentacyjny libero, z kłopotami, ale out dla Legii. Bednarz zaprasza kolegów. Nie ma za bardzo komu podać piłki. Żewłakow, Aziz, nie doszedł Zieliński. Skacze Mięciel. Dobrze Pawlak. Zdaniem sędziego faulowany i Polonia rozpocznie od rzutu wolnego. Na środku boiska jest Wędzyński, ale tę piłkę chyba będzie wrzucał w pole karne Żewłakow. Podniósł rękę Mikulenas. Właśnie na niego ta piłka. Kacprzak i Marcin Żewłakow. Piękne podanie do Marcina Żewłakowa. Marcin Żewłakow i Jacek Dąbrowski. Wydaje się, że większa korzyść była, gdyby do piłki doszedł Żewłakow. Ale mamy rzut rożny. Nie, od bramki. Pan Andrzej Szczełkun. Nie udała się ta akcja młodemu pomocnikowi Polonii. No to robi chyba najpiękniejszej bramki zdobytej Andrzej przed tygodniem na polskim boisku. Tak, Jacek powiedział, że ładniejszego gola przez bodaj 15 lat piłkarskiej kariery strzelić mu się nie udało. Rzeczywiście uderzenie we wronkach, no śmiało można było pokazać kibicom Bundesligi i angielskiej Premiership Serie A, każdej dobrej, szanującej się ligi w Europie. Zobaczymy, bo lewiscy konkurs na bramkę tygodnia jeszcze trwa. Tymczasem w ataku Polonia, Szulik do Aziza, Aziz i Bednarz. Bednarz, stały kłopoty z Azizem, Aziz na pole karne, nie sięgnął piłki. Mikulenas, Marcin Żewłakow. Dąbrowski i znowu jak we wronkach? Nie, to tylko wychodzi, no może dwa razy w życiu. Jacek Dąbrowski zaczynał karierę w Mazurze Karczew. Bardzo wcześnie trafił do sekcji piłkarskiej tego klubu. Był podobno uczniem drugiej klasy szkoły podstawowej. Potem grał jeszcze w Motorze Lublin, Lechii, Olimpii, Gdańsk. A w marcu 1996 roku trafił na Konwiktorską. Jak sam mówi, jego atuty to szybkość, dobra technika, no i strzał z dystansu oczywiście. Oczywiście. Dąbrowski zaczynał karierę w Karczewie, to bardzo piłkarskie miasteczko. Pan Broniszewski, były sędzia Żelazko, piłkarz Mazura, był obrońca Legii Trzaskowski. I talenty z Karczewa, no, na pierwszoligowych boiskach ciągle dają znać o sobie. Tymczasem out dla Polonii. Agresywna gra polonistów jakby, Andrzej, zaskakiwała trochę Legię, bo Legia nie potrafi opanować, zwłaszcza środka pola, gdzie Pawlak, nieodstępująco krok Stańka, no, sprawia, iż nie ma specjalnie komu pokierować grą w drugiej linii, niewidoczny jest Szczykiel. Rzeczywiście chyba zaskoczeniem jest tak ofensywna postawa piłkarzy Polonii. Przyznam się szczerze, że mi bardzo podoba się Szulik, ale uwaga, bo biegnie Mikulenas. Szulik, który świetnie asekuruje całą prawą stronę polonistów.
No i nie pozwala, by Jacek Bednarz od czasu do czasu ruszył lewą stroną, chociaż Bednarz dzisiaj ma inne zadania. Pilnuje Aziza w ataku Polonia. Dobrze ustawiony Zieliński do środka. Wilksdauskas, Kucharski, teraz górą napastnik Legii, Marcin Mięciel, jeszcze powrót Dąbrowskiego, Aziz, czterech lewelistów, dwójka polonistów, muszą poczekać Łukasza Broniszewskiego, aż ściągnie Michał Żewłakow, ściągnie Dąbrowski, na lewej stronie Mikulenas, No i Szamatulski za chwilę po raz kolejny w swoje bramki. Dwudziesta trzecia minuta spotkania. Szybko leci czas na Konwiktorskiej. Na szczęście uspokoili się widzowie z przeciwnej strony. Nie mówimy o nich, Andrzej, dzisiaj kibice, bo kibice tak nie postępują. I chwila dla naszej reporterki Aldona Marczuk, rozmawia z Mieczysławem Broniszewskim. Panie trenerze, mecz walki, ale bardzo ofensywna postawa pana podopiecznych. No tak się dzisiaj nastawiliśmy. Mecz na razie jest bardzo wyrównany. Może się podobać, bo oba zespoły grają bardzo ambitnie. No, zdążymy jak Legia, jak i Polonia do strzelenia bramki. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale jestem zadowolony z tych pierwszych minut. Dziękuję. Dziękuję panu Broniszewskiemu. Mecz może się podobać, jakbyśmy słyszeli samego Kazimierza Górskiego. Wracajmy jednak na boisko, bo to z prawej strony Staniek. No jednak nie dał rady Ryszard Staniek. Jest Kacprzak, dobrze asekurował akcję swego kolegi. Jest Czykier. Nieporozumienie w trójkącie Staniek, Czykier, Kacprzak i piłka od bramki Piotr Wojdyga. Ciekawi jesteśmy, jak się czuje bramkarz Polonii. Za chwilę go zobaczymy. To jest zderzenie z Czykierem. O właśnie. Twardziel z bramkarza Polonii. Były gra w Stali Mielec, AZS-u Warszawa, Bałtyku, Gdynia, Widzewa, Łódź. No i teraz Polonii, Warszawa. Wrócił, jak sam czasami się śmieje, powiada, na stare śmieci. Oczywiście zaczynał karierę w Okęciu, nie w Polonii, ale wrócił do stolicy. Faulowany Kucharski, od czasu wrzasł jednak Wirzdauskas. Nie daje rady Kucharskiego. Wirzdauskas, który bardzo dobre spotkanie rozegrał, może to dziwnie brzmi, w Łodzi, bo tam Polonia przegrała z Widzewem, ale gdy tylko przy napastniku Widzewa był Wirzdauskas, to praktycznie przerywała się akcja Widzewiaków, ale my oczywiście jesteśmy na stadionie Polonii w Warszawie. Skrzypek, przy nim Mikulenas, który wrócił przed własne pole karne. Nie dośrodkował najlepiej Skrzypek, Czykiem. Wilksdauskas, rozumiem, że pilnował w Łodzi Dębińskiego, czy Przyznam się szczerze, że nie pamiętam, ale ani Citko, ani Dębiński nie pograli sobie w Łodzi. Wtedy chyba najlepszy był Majak. O właśnie. A Dariusz Czykier obserwuje, co zrobi z piłką Michał Żewłakow. Do Aziza. Aziz bardzo ładnie do Będzyńskiego. W środku był Dąbrowski. Teraz już jest prawa strona i wycieczka właściwie obrońcy Polonii, Wilksdauskasa. Na szczęście dla niego Szulik, bardzo dobrze, co powiedziałeś w pierwszej połowie, znakomicie asekuruje prawą stronę boiska i takie często wypady obrońców, nawet niezakończone dobrze, mogą ujść płazem polonistom. Dobrze pewnie interweniuje Michał Żewłakow. Bardzo ładne spotkanie rozegrał przeciwko włoskiej młodzieżówce. No i tutaj potwierdza wysoką formę. Kucharski. Przy nim Wilksdauskas. Nie ma rzutu wolnego i rozpoczynają gospodarze. Aziz, przy nim oczywiście już Jacek Bednarz. Dobrze sobie poradził Aziz. Jeszcze podanie do Wędzyńskiego, przerywa tę akcję Sokołowski i piłkę z autu wrzuci Szulik. Aziz, przy nim jak cień Bednarz. I w 27 minucie spotkania nadal rezultat remisowy na Konwiktorskiej w derby Warszawy. Polonia Legia 0-0, ale mecz się może podobać. Przynajmniej piłkarze starają się zrekompensować owe fatalne pierwsze minuty, a właściwie chyba się podoba, bo tak, na trybunach na razie spokojnie. Ludzie są zajęci tym, co dzieje się na boisku. Szamotulski i Jacek Zieliński. Cezary Kucharski, wędrujący tam obok Wilksdauskasa. Sokołowski i Szulik. Po raz kolejny, proszę zwrócić uwagę, tym razem nieczysto, ale Tomasz Sokołowski jest blokowany już w momencie, kiedy podają do niego partnerzy piłkę. No i nie może rozpędzić się tutaj na lewym skrzydle.
I czas na meldunek z ławki rezerwowych Legii, Michał Wiliński. Przy moim mikrofonie jest Piotr Mosów, który dzisiaj nie gra w spotkaniu z powodu kontuzji. Panie Piotrze, tak jak powiedział trener Broniszewski, Polonia gra bardzo ofensywnie i ma inicjatywę jak na razie w tym spotkaniu. No, miała na razie inicjatywę, moim zdaniem, ale no, koledzy mieli dwie dogodne sytuacje, które mogły strzelić dwie bramki, nie? Na początku pierwszy Czarek zmarnował, no i przydrożny, który przeszedł, też mógł być do strzelenia, nie? Ale wiadomo, tak jak trener Broniszewski powiedział, Polonia ma rzeczywiście inicjatywę przejęła, ale liczę, że z biegiem czasu koledzy przejmą tą inicjatywę i mecz po prostu wygramy. Tak jakśmy wcześniej powiedzieli, ja powiedziałem z kolegami 2-0. Dziękuję bardzo. I Piotr Wojdyga, Piotr Mosur, obserwujący spotkanie. To nieoczekiwana strata Legii, przecież wydawało się, że podstawowy obrońca stołecznej jedenastki wystąpi w tym meczu. No właśnie, ale widać, walka o miejsce w składzie w Legii jest bardzo zacięta, no i na treningu również można złapać kontuzję. Tak, bo to się stało na treningu. Nie wiadomo, czy to na skutek jakiegoś wejścia. Mirosław Jabłoński, obserwujący mecz na Konwitorskim. 29. minuta spotkania, bez bramek. I Marcin Szulik, człowiek, który odpowiada za prawą stronę w Polonii, człowiek, który nie daje pograć Tomaszowi Sokołowskiemu. Jak na razie opłaca się to polonistom. Tymczasem lewą stroną ruszył Czykier. Czykier do Kucharskiego. Kucharski nie dał rady Wirgzałsaskowi. Proszę nam wybaczyć, jeśli co jakiś czas źle wymówimy nazwisko litewskiego obrońcy. Staniek. Wrócił Mikulenas, ale Pawlak. Dobrze, że przeprosili się piłkarze. Dobrze, bo na pewno uspokoiło to odrobinę tych kibiców, którzy byliby w stanie no, niezbyt ładnie opisać to, co działo się przed momentem na boisku. Czasem Mięciel pole karne, coraz bliżej Marcin Mięciel i bardzo dobrze zatrzymany przez Rzepakowa. Wędzyński kontra Polonii, nie zdążył Bednarz. Jest Azizanor, prawa strona boiska, w środku Wędzyński, na lewej stronie Mikulenas, piłka do Mikulenasa, Mikulenas w powietrzu. Kiedy zobaczyłem po raz pierwszy Tomasa Mikulenasa, powiedziałem, o, mamy nasz nowego skórawego, ale w przeciwieństwie do napastnika Czech, piłkarza, który grał wsparcie Praga w samej włoskiej drużynie Sampdorii Genui, właśnie. FC Genoa. Brawo. Pomyłka. Więc jeszcze nie tak mocny, nie tak silnie zbudowany jak tamten gracz. No, z 90 kilo ważył na moje oko skórawy i rzeczywiście potrafi w powietrzu stratować każdego stopera drużyny przeciwnej. Legioniści. Kacprzak. Dośrodkowanie. Zamyka akcję Sokołowski. Jest jeszcze Staniek. Chyba odpychał Pawlaka. Ale sędzia przyznaje aut legionistom. Sokołowski. Kucharski w pole karne. Odpychany. Protestują kibice Legii. Jest aut, a my za chwilę pewno zobaczymy, co się stało, albo i nie, bo akcja Legii. Skrzypek i jeszcze raz Szulik na piłkę za linię boczną boiska. No, warto by się przyjrzeć tej akcji, w której... O, właśnie. Zwirgzdauskas. No, Francuzi tu... nazywają taką sytuację sandwiczem, kiedy jeden z piłkarzy wpada między obrońców. Pawlak i Zwirgzdauskas zaatakowali Kucharskiego. Sandwicz Kucharza? Tak jest, proszę Państwa, ale nie ma karnego. Tymczasem Sokołowski do Bednarza. Bednarz na lewej stronie. Bednarz ładnie mija. Minął już Wędzyńskiego, jednak przy akcji pracował łokcie. No i rzut wolny dla miejscowych, dla drużyny Polonii. Widzę, że na prawej stronie rozgrzewa się ciągle Mariusz Liberda, rezerwowy golkiper Polonii. Cóż, jeśli w drugiej połowie, w przerwie właściwie, będzie się skarżył nadal na swój wyjowy Wojdyga, niewykluczone, że młodziutki Liberda dzisiaj wejdzie na boisko. Szulik leży, a właściwie siedzi. Anoradzis już wstał. Wszystko w porządku. Mikulenas, przy nim Zieliński. Wycofanie do Wędzyńskiego, ale ta piłka trafiła w nogi obrońców Legii. Sporo walki w środku boiska. Bardzo słuszna decyzja sędziego, chociaż zwija się z bólu jeden z polonistów w okolicy środka boiska. 33. minuta derby stolicy, Polonia Legia bez bramek. Rusza Czykier, Czykier obok niego Azizanor i faul, atak z tyłu, to będzie żółta kartka. Tak jest. A po co Aziz?
Ja rozumiem, że nie mógł dopędzić Sikiera, ale doprawdy ta akcja była bezsensowna. Jeszcze raz ta akcja, sytuacja. No, zasłużył sobie Aziz na żółtą kartkę. Troszeczkę bez sensu był to faul, bo przecież Sikier był zaledwie w środku pola. Do bramki było 40 metrów, tymczasem poloniści, Mikulenas ciągle aktywny, ciągle pracujący ze wszystkich sił w ataku. Dobrze do Magiery, przypadkiem, ale dobrze, podawał Jacek Zieliński. Na prawo do Kucharskiego i tym razem strata i piłka dla polonistów. Cezary Kucharski, bardzo dobra wiosna, najskuteczniejszy gracz Legii. Nie tylko Legii, również najskuteczniejszy zawodnik naszej ekstraklasy. Kucharski w dotychczasowych spotkaniach strzelił 12 bramek, jest liderem klasyfikacji strzelców. Za nim tylko o jedno trafienie mniej Sławomir Wojciechowski z GKS-u Katowice, a w Polonii najlepiej i najładniej strzela Jacek Dąbrowski, dotychczas 5 goli. 5 bramek Dąbrowskiego, ale bez goli w meczu Polonia-Legia w derby Warszawy. A to akcja, w której był faulowany legionista Jacek Kacprzak. Już piłka w grze, już do Mikulenasa. Mikulenas nie dał rady Skrzypkowi. Skrzypek niższy o dobre 20 cm od litewskiego napastnika, jednak od czasu do czasu potrafi wygarnąć mu piłkę w powietrznej walce. Pawlak. Znowu Skrzypek. Polonia gra cały czas z wiatrem. I chyba to jak na razie podopiecznym Broniszewskiego wychodzi na dobre. Choć na mój gust rzadko, za rzadko strzelają, jeśli mają taką sytuację. Bo przypominam, tydzień temu podczas meczu Amika Polonia Broniszewski kazał po przerwie strzelać niemal z każdej pozycji. No i na początku wyglądało to bardzo źle, ale później w końcu wyszło to Jackowi Dąbrowskiemu. No i Polonia wygrała we Wronkach. W Legii najładniejsze, może najmocniejsze uderzenie ma Piotr Mosur. Niestety jego dzisiaj nie zobaczymy na boisku i tych potężnych rzutów wolnych. Kiedyś Widzew miał Surlita, Górnik Zabrze chyba Gorgonia, a Legia dzisiaj po Ratajczyku ma Mosura. A jeszcze przed Ratajczykiem byli to Polski i dzisiejszy dyrektor sportowy Legii, pan Władysław Stachurski. Proszę Państwa, nie mamy czasu wspominać o starych dziejach, bo rzeczywiście historia i Polonii i Legii jest bardzo ciekawa. Skupmy się na grze, bo sporo ciekawego i dobrego dzieje się na boisku przy Konwiktorskiej. Teraz piłka właśnie, nieprzyjemna. Co potrafi wiatr? Uwaga! Mocno i niecelnie Marcin Szulik. Chyba pod słońce bronił i pod wiatr Grzegorz Szamotulski. Dosiła złego na jednego. To była trudna piłka do obrony dla Szamotulskiego, ale on przecież te słupki przy Konwiktorskiej zna doskonale. Przecież grał dosyć długo w tym klubie. No i widać, że w bramce przy Konwiktorskiej, bez względu na to, w której, czuje się bardzo pewnie. Tymczasem Czykier rusza Legia, z lewej strony Sokołowski, w środku są Więciel i Kucharski. Czykier bardzo wypilnowany przez Wędzyńskiego, powstrzymywany. Mocno pracują dziś poloniści, zwłaszcza ich pomocnicy Szulik, Wędzyński. Szulik nie daje pobrać Bednarzowi. Wędzyński stara się uprzykrzyć życie Czykierowi, choć teraz faul i to bezdyskusyjnie. Na pewno nie było to podanie ręki Czykierowi i właśnie Czykier z rzutu wolnego rozpoczyna akcję Legii. Szulik. Wrócił Czykier, ale znowu pracowity Szulik znakomicie odebrał mu piłkę. Zieliński odepchnięty przez Aziza. Agresywnie gra dzisiaj Aziz. Nie wiem, czy nie było troszeczkę sprytu w tym, co zrobił Jacek Zieliński. No, doświadczenia i sprytu, tak bym to powiedział. Oto jeszcze raz ta sytuacja. Może przebiegając obok niego pchnął reprezentacyjnego libero. No cóż, rzut wolny dla Legii. Aziz na aut. Agresywnie, aktywnie Polonia od pierwszych minut. To jest sposób tej drużyny na Legię, proszę Państwa. Czy Legia znajdzie sposób na polonistów? Ciężko będzie, bo Polonia ostatnio spisuje się dobrze. Zwycięstwo we Wronkach. Groźnej ambicje, no to dobra rekomendacja, dobre świadectwo wystawione warszawskiej 11 z Konwiktorskiej. Gdy rozmawiałem przed tym meczem jeszcze w czwartek z trenerem Broniszewskim, to powiedział, że wcale nie będą próbowali powielać tego, co pokazał ŁKS, który pokonał Legię.
On powiedział, że swój plan strategiczny na jedenastkę z Łazienkowskiej ma już w głowie ułożony od 3 tygodni. No i jak na razie widać, że pan Broniszewski na taktyce zna się bardzo dobrze. Zna się bardzo dobrze, no i... Gra z Henrykiem Apostelem, grał w szachy, no i widać, że wychodzi to obu panom na dobre. Tym, że widzę pozycja Broniszewskiego wiele lepsza. On z Polonią walczy o spory zaszczyt, a Apostel musi wybronić, musi uratować dla Górnika Zabrze ekstra klasy. Rędzyński w środku, piłka do niego, nie, Pawlak ubiegł. Na chwilę jednak Stańka i Poloniści. Mikulenas czy Skrzypek? Skrzypek. Gałuszka do środka, do Wędzyńskiego. Wędzyński uprzedził Czykiera, ale nic z tego dobrego nie wyszło. Jest za to Mikulenas. Mikulenas, który asekuruje lewą stronę, a Mikulenas w środku. Bardzo dobrze na prawej stronie znajdzie za chwilę Rzewłakowa. To już Marcin Rzewłakow. Rzewłakow został kontakt. O nie! Nie ma, nie ma, nie ma. No, Aziz Anor, który wspawił się żółtą kartką kilkoma faulami, kilkoma dobrymi akcjami. Tu nie wykorzystał fantastycznej akcji jednego z braci Rzewłakowów, Marcina. Dobre podanie. Szabotulski, brawo. I Anor Aziz. Żeby to uderzenie Aziza trafiło do siatki, to bramka musiała mieć co najmniej 4 metry wysokości. No, nie wypada pierwszoligowemu zawodnikowi z importu w dodatku nie trafiać w tak doskonałych sytuacjach, ale pochwalmy polonistów, bo to była naprawdę akcja przedniej marki. Fantastyczne podanie Mikulenasa, no i Marcin Rzewłakow, który zgubił swego obrońcę, tymczasem Szulik nie dał się Sokołowskiemu, ale popełnił faul. Żółta kartka nie byłaby tutaj niczym niespodziewanym w tej sytuacji. Popatrzmy jeszcze raz. Sokołowski. O właśnie. Troszeczkę akcja Szulika przypominała nam akcję Wrońskiego czy Wolnego z Barcelony. Tak, zapaśniczy suples. Tymczasem Kucharski, piłka coraz bliżej pola karnego. Kucharski mocno. Rzewłakowa, jeszcze Sokołowski. Po raz kolejny Rzewłakow i Aziz Anor. Cios za cios, wet za wet, akcja za akcją. No, ten mecz potrafi rozgrzać dzisiaj zmarzniętych widzów na Konwiktorskiej. Jacek Bednarz. Kucharski, przy nim Żwirk Zdauskas. Litwin bardzo pewnie, ale teraz już Mięciel. Wypychany, już rozpoczyna się kontra. Wędzyński, po lewej stronie Mikulenas, po prawej Anor, ale Anor nie chciał chyba uczestniczyć dalej w tej akcji. Trudno, stracili poloniści piłkę i teraz bardzo dobrze wyprowadzają Ryszard Staniek dla Legii. Nieporozumienie z Kucharskim. No, Kucharski dzisiaj musi liczyć na lepszą dyspozycję pomocników. Ale jeśli sam wywalczy piłkę, to też coś zrobi dobrego dla Legii, ale tu nie otrzymuje dziś dobrych podań. Ale to podanie Stańka było naprawdę niezłe. Troszeczkę za późno wystartował do piłki Kucharski. Przedwcześnie po prostu tę akcję uznał, że jest, bo nic z tego nie będzie. Kasprzak. Mięciel. Gałuszka. Podpora, właściwie ostatnia zapora defensywy Polonii. Jak dotąd pewnie i skutecznie. Gałuszka. Królujący w obronie Polonii, tam Żwirdawskas nie spuszcza z oczu Kucharskiego. Rzewłakow biegnie za Mięcielem, tymczasem Jacek Bednarz. Mówiliśmy o tym, że nie macie wielu zadań ofensywnych, ale proszę, teraz spore zagrożenie i zamieszanie na polu karnym Polonii za sprawą właśnie Bednarza. Ale świetne było to podanie Zielińskiego, właściwie piłka spadła na głowę Bednarzowi, ale mówiliśmy o tym zefirku, który tutaj wieje przy Konwiktorskiej, no i na pewno Jacek Bednarz myślał, że ta piłka przeleci nad nim, ale to już akcja polonistów. Świetnie Wędzyński do Aziza, no ale profesor Zieliński na miejscu. Bardzo dobra gra dzisiaj reprezentacyjnego libero od początku meczu, pewny, skutecznie, bardzo dobrze kieruje Skrzypkiem, Magierą i czy też Bednarzem, czyli grą obronną Legii, a to z daleka Marcin Szulik. 3 minuty do zakończenia pierwszej połowy meczu. Derby Warszawy. Wielkie derby Warszawy, proszę Państwa. Po raz 28. 10 razy Polonia wygrała, 5 remisów, 12 zwycięstw Legii. No i w bramkach dla stołecznej jedenastki z Łazienkowskiej 55-39. Te mecze zawsze obfitowały w wiele bramek.
31 bodaj roku. Padło ich aż 12. Wtedy Legia pokonała Polonię 8-4. Dzisiaj na ten wynik raczej nie mamy już co liczyć, no ale wierzymy w to, że i Wojdyga, i Szamotulski będą mieli sporo pracy. Faulowany przez Pawlaka Mięciel. Jest Dariusz Szykier na środku. Oto właśnie sytuacja, w której były piłkarz Lechii Gdańsk powstrzymuje środkowego Legii. I rzut wolny dla piłkarzy z Łazienkowski. Szykier, Mięciel, był Wędzyński, niezwykle ambitny. On chce koniecznie wygrać z Legią z wielu powodów, między innymi z tego, że tak naprawdę nie przebił się do tej jedenastki. Dziwna sytuacja. Poloniści myśleli, że to im się należał aut, no ale sędzia przyznał rację legionistom i zacznie tę akcję Skrzypek. Zieliński. Kacprzak. Staniek. Bardzo ładnie, rozsądnie na prawą stronę. Dośrodkowanie Skrzypka. Skacze Mięciel i... Cezary Kucharski blisko bramki Piotra Wojdygi. No ta piłka rzeczywiście zrobiła taki dziwny zawijas. Ciężko było naprawdę strzelić w tej sytuacji bramkę. Ta piłka chyba odchodziła od Kucharskiego troszeczkę. Proszę zwrócić uwagę, mocno odchylony napastnik Legii. No nie miałbym mimo wszystko do niego pretensji o to, że nie strzelił swojej 13 bramki w sezonie. Musiałby po prostu stać i czekać na tę piłkę, a wtedy byłby spalony, bo stałby najbliżej Wojdyk. Proszę Państwa, jeszcze minuta do zakończenia pierwszej połowy derbowego spotkania Polonia-Legia. Nadal bez bramek, ale sporo ciekawej, interesującej gry. Dąbrowski i Kacprzyk. Brawo Kacprzyk. Już za moment prawdopodobnie sędzia zaprosi obie drużyny do szatni, ale teraz jeszcze akcja polonistów, zresztą bardzo dobra. Anor Aziz, wycofanie do Wędzyńskiego, jeszcze Aziz i znowu Zieliński znakomicie interweniuje. Pawlak dobrze dośrodkował, skacze. Proszę Państwa. Gol, proszę Państwa. 1-0 prowadzi Polonia. Tomasz Mikulenas, ostatnie sekundy pierwszej połowy spotkania. Ale ja zwracam uwagę na to, że biegnie do sędziego Szamotulski. W tej chwili zatrzymał się na 20 metrze. Musimy zobaczyć powtórkę tej akcji, bo tam rzeczywiście blisko Szamotulskiego był napastnik Legii. Jeszcze raz ta sytuacja. Przepraszam, napastnik Polonii. O! Błąd. Z Azizem. Zderzył się Szamotulski. No i Mikulenas przejął tę piłkę jeszcze raz z innej kamery. Popatrzmy na to, co działo się w polu bramkowym. No, chyba nic się nie stało ze strony napastnika. Jeżeli może mieć pretensje Szamotulski, to myślę, że do Jacka Zielińskiego. Tak jest, który go zablokował oczywiście nieopatrznie. Na pewno Aziz nie myślał o tym, by atakować Szamotulskiego. Tak, Zieliński, proszę Państwa, zablokował swego bramkarza i 1-0 dla Polonii. Tymczasem dają znać sobie widzowie Legii. Umawiamy się, że nie mówimy o nich kibice, bo to nie są kibice, ci, którzy tam rozrabiają. I za chwilę pan Andrzej Szczełkun rozpocznie mecz. Ostatnie sekundy spotkania. Jakieś przedmioty tam wpadają na boisko. 46. minuta meczu na Konwitorskiej. Polonia prowadzi z Legią 1-0. Tomasz Mikulenas zdobył tę bramkę. Bednarz, Sokołowski. Mięciel, ładnie z prawej strony z Wimsdauskas i piłka dla polonistów. I teraz sędzia Andrzej Szczełkun dziękuję piłkarzom za pierwszą połowę meczu. Proszę Państwa, derby Warszawy. Polonia prowadzi z Legią 1-0 po dobrym, emocjonującym meczu. No gol szczęśliwie trochę zdobyty przez Mikulenasa, ale dołożył się do tego bramkarz Legii. Jacek Zieliński w tym wypadku bez winy. No cóż, próbował blokować któregoś z obrońców. No. Po prostu stał w tamtym miejscu. I szybko dajmy głos naszej reporterce. 1-0.
Panie Grzegorzu, bramka, jak to się mówi, do szatni, to na pewno podbuduje Was na tą drugą połowę. No na pewno, no przede wszystkim jesteśmy zadowoleni, że gramy jak równy z drugi. Legia jest naprawdę świetnym zespołem i przede wszystkim chcemy się pokazać dla całej Warszawy. Dziękuję bardzo za tą krótką rozmowę. Tyle Grzegorz Wędzyński szybko do szatni, bo przerwa niekoniecznie w takim meczu może trwać długo. Być może sędzia Szczepun zechce szybciej zacząć drugą połowę. No myślę, że Wędzyński do szatni mógł się spóźnić troszeczkę, bo pewnie Mieczysław Broniszewski nie będzie miał o to do niego pretensji. Natomiast popatrzmy na statystyki. Pierwsza połowa strzały, 9 polonistów, 1 celny gol, 11% skuteczność. No marne, ale jak jest jedna bramka, to jest, a to już Legia, 50% większa skuteczność, najczęściej Kucharski czy Kieryco-Kołowski. Polonia w pierwszej połowie faule, najwięcej ma ich Szulik, ale żółtą kartkę dostał Aziz. 5 przewinień legionistów. Legia na razie gra bardzo chyba czysto, tylko 2 faule i to w dodatku napastnika Cezarego Kucharskiego. Po 2 rzuty rożne i bez spalonych w tym meczu. I proszę Państwa, dziękujemy za pierwsze 3 kwadranse. Oddajemy głos do studia w Warszawie. Tomek Smokowski ma gości. Spodziewamy się spotkać z Państwem w znacznie lepszej atmosferze niż było to na początku tego spotkania. Miejmy nadzieję, że w drugich 45 minutach rzeczywiście spotkamy się w lepszej atmosferze, że nie będzie już tych wybryków kibiców Legii Warszawa. Miejmy nadzieję, że tak będzie, a w studiu witam Dariusza Dziekanowskiego. To piłkarz, który występował, przypomnę, przez lata i w Polonii Warszawa, i w Legii. Paweł Zarzecki. Patrzę, nie lepiej jakby Marcin Żebłakow uderzył piłkę, nie podawał Wędzyńskiemu. Niemniej było to bardzo groźne. I riposta gości strzelał Tomasz Sokołowski ponad poprzeczką bramki Wojdygi. Tutaj świetne podanie Zielińskiego do Sokołowskiego. Sokołowski podaje do Kucharskiego i można powiedzieć, że podobną akcję widzieliśmy w meczu z Pogonią Szczecin po finale Pucharu Polski. I znów gospodarze. To właśnie ta najbardziej groźna sytuacja przed bramką zdobytą przez Mikulenasa. Strzelał najpierw Marcin Żebłakow, odbił piłkę Grzegorz Szamotulski i Jan Orazis. No cóż, z 5-6 metrów przenosi piłkę ponad poprzeczkę. I jeszcze raz Polonia. Tutaj Aziz chyba niepotrzebnie, prawda? Powinien od razu uderzać i po prostu troszeczkę spóźnił. I właśnie, Grzegorz Szamotulski wypuszcza piłkę z rąk. Tomasz Mikulenas, zdobywcą jak na razie jedynej bramki w pierwszej części spotkania. Polonia prowadzi z Legią był 1-0. Panie Darku, kilka słów o postawie napastników w tym meczu. Napastnika, wypada spytać o napastników. Cezary Kucharski, Mikulenas, Żebłakow, Aziz. Ja myślę, że obrońcy spisują się bardzo dobrze w tym meczu, że widać, że Kucharski, który ostatnio znajduje się w znakomitej formie, nie może po prostu sobie poradzić jak do tej pory z kasem. Mięciel, oglądałem go w ostatnich 2 meczach, troszeczkę w słabszej formie po tej kontuzji. Też nie może jakoś poradzić sobie z obrońcami. Jest to mecz przede wszystkim, gdzie toczy się walka w środkowej strefie boiska, także napastnicy też mogą narzekać na celne podania ze strony pomocników. Mhm. Także miejmy nadzieję, że będzie więcej sytuacji stwarzanych przez napastników w drugiej połowie. Paweł, Legia gra dzisiaj bez swoich 2 obrońców, 2 kryjących obrońców. Nie ma Marcina Jałochy, nie ma także Piotra Mosura, który w ostatniej chwili wypadł ze składu. Jeszcze wczoraj na treningu wszystko było w porządku. Ja myślę i tutaj widzę właśnie błąd trenera Jabłońskiego, który widząc, że ta obrona mu się trochę sypie niepotrzebnie, przyjmuje Polonię na swojej połowie i skazuje się na grę obronną, zamiast odepchnąć to niebezpieczeństwo do przodu, atakować Polonię i w ten sposób załatać, jakby zamaskować trochę te braki w tyłach. Wydaje mi się to dużym błędem, ale jeszcze jest druga połowa, więc tutaj nie osądzajmy przedwcześnie. Natomiast ja bym powiedział, że słabością Legii dzisiaj nie jest obrona, tylko pomoc, bo bardzo zły mecz gra i Staniek, i Czykier. Staniek to nic dziwnego, bo on w tej wiosny wcześniej dużo chorował i po prostu nie przygotował się do sezonu.
Tak, i gra bardzo wolno. Czykier miał bardzo dużo dobrych meczy ostatnio. Mhm. Dzisiaj gra trochę słabiej. I po prostu oni nie potrafią zatrzymać Polonii. Te wszystkie takie, nawet chaotyczne akcje Polonii, bardzo łatwo przedostają się. Jedna z tych akcji, przy której strzelał Rzewłakow, to po prostu była bardzo, bardzo przypadkowa, ale żaden z kilku kolejnych legionistów nie był w stanie jej zatrzymać, wybić piłki, czy też przejąć, zagrać gdzieś na bok, prawda? Także wydaje mi się duża słabość linii pomocy. Jeśli tu nie będzie zmian, to po prostu Legia polegnie. Panowie, znamy jak do tej pory 3 spotkania ekstraklasy, które się zakończyły. I tak w Bełchatowie GKS zwyciężył Zagłębie Lubin 1-0. W Krakowie Hutnik wreszcie przełamał swoją indolencję strzelecką. Ile to już było spotkań? 6? 7. 7 spotkań. Wreszcie wygrywa z Rakowem Częstochowa wysoko, 3-1. No i ten najważniejszy mecz dla układów górnych tabeli. Lech przegrał w Poznaniu z Widzewem 1-2. Jestem przekonany, że trener Jabłoński wie już, jaki padł wynik w Poznaniu. W takim razie, gdyby Dariusz Dziekanowski był dzisiaj trenerem Legii, gdyby Paweł Zarzeczny siedział wraz z piłkarzami w szatni, co byście panowie powiedzieli swoim piłkarzom? Cóż, ja myślę, że każdy z zawodników na przykład Legii zdaje sobie sprawę, że by wygrać mecz trzeba strzelić 2 bramki, że wynik remisowy nie jest korzystnym wynikiem dla Legii. Ja myślę, że Legia musi zagrać się odważnie i oczywiście jest to małe boisko, jest to wąskie boisko, jest to może nie jest to dobra sytuacja dla Sokołowskiego, który lubi rajdy lewą stronę, nie jest to dobra sytuacja dla Kasprzaka tak samo. Niemniej Legia musi, tak jak tutaj Paweł powiedział, że Legia musi przesunąć linie obronne bardziej do przodu i atakować już obrońców Legii, bo Legii powinni już atakować obrońców Legii, nie pozwalać im wyprowadzać piłkę i po prostu przesunąć ten ciężar gry na połowę Legii, na połowę Polonii. Paweł Zarzeczny, 2 słowa? Ja bym powiedział, że można przegrać mecz, bo w sporcie się to bardzo często zdarza i nawet z przeciwnikiem, którego się uważa za słabszego, ale trzeba włożyć tyle samo siły, tyle samo biegać, tyle samo walczyć, co przeciwnik. I powiedziałbym piłkarzom, że po prostu wynik jest sprawą otwartą, bo się wszystko może zdarzyć, ale żeby pokazali to, co pokazuje Polonia, czyli po prostu, żeby zaczęli biegać, walczyć i strzelać na bramkę, bo nie da się zdobyć bramek, jeśli się tej piłki nie kopnie w odpowiednią stronę. Zobaczymy, jak będzie na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej w drugich 45 minutach. Przypomnę, do przerwy po bramce Mikulanasa 1-0, a ja oddaję głos naszym komentatorom. Witamy ponownie z ulicy Konwiktorskiej w Warszawie. Witają Państwa dziennikarz Ekspresu Wieczornego. Andrzej Twarowski. Janusz Basałaj, nasi reporterzy. Aldona Marczuk, Michał Wiliński. Atmosfera Wielkiego Święta zakłócona przed meczem. Na początku przez grupę widzów, którzy przyszli dziś na mecz po to, by porozrabiać, przez grupę chuliganów. Drodzy Państwo, ale spodziewamy się, że w drugiej połowie będzie lepiej, że będzie więcej bramek, że po prostu piłkarze pokażą coś, od czego oczekuje od nich dzisiaj stolica kibice dobrej piłki. Tomek mówił o tym, że prawdopodobnie w szatni Legii jest gdzieś schowany radioodbiornik i Legia wie, że Widzew wygrał. Z kolei w autokarze Widzewa myślę, że w tej chwili panuje szalona radość, bo tam pewnie też słuchają Studia S13. Nie sądzę, żeby oglądali Kanał Plus, nie sądzę, żeby to możliwe, proszę Państwa, w autokarze. Drodzy Państwo, za chwilę druga połowa meczu. Pan Andrzej Szczełkun za moment rozpocznie kolejne 45 minut, a ja oddaję głos naszym reporterom. A, przepraszamy, nie ma wywiadów. Piłkarze zaczynają grać. Bierzmy się więc wszyscy do roboty. Andrzej, Polonia, Legia na Konwiktorskiej. Dzisiaj mecz jest troszkę zwariowany. Proszę nam wybaczyć to określenie, ale środki bezpieczeństwa, policja, ludzie, którzy przyszli oglądać ten mecz w spokoju, mnóstwo chuliganów, no i padający śnieg, zimno. Wszystkie nieszczęścia, duże i małe. Na szczęście piłkarze grają dzisiaj naprawdę dobrze. Andrzej, szybko składy. W bramce Polonii Wojdyga, 15 Szulik, 3 Pawlak, 4 Rzewłakow, 5 Gałuszka, 16 Aziz Anor, 7 Benzyński, kapitan zespołu, 8 Dąbrowski, 9 Żwirgzdałskas, 10 Mikulenas, 11 Rzewłakow. Czas na Legię. W bramce Szamotulski, 2 Skrzypek, 3 Bednarz, 4 Magiera, 5 Zieliński, 6 Czykier, 7 Kasprzak, 8 Kucharski, 9 Staniek, 10 Mięciel i 11 Sokołowski. I zaczynamy, proszę Państwa. Sylwester Czereszewski na boisku, zszedł z boiska Jacek Magiera, jeden z nabytków Legii w przerwie zimowej. Tu starał się, walczył w środku pola, ale rzeczywiście, jak powiedział Paweł Zarzeczny w studio, dzisiaj pomocnicy Legii
grają bardzo przeciętnie, zwłaszcza w przypadku Cikiera jest to zaskakujące i dość niemiłe rozczarowanie, bo wiosnę miał bardzo dobrą. Ale na dobrą sprawę to nikt w Legii do tej pory, do przynajmniej przez pierwsze 45 minut, nie grał dobrze. Aktywny Kucharski w ataku to nie wszystko, ale do jego aktywności, do jego zadziorności, do tego, że walczy i pracuje za dwóch, my zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Tak jak niestety przyzwyczailiśmy się od tygodni, że Marcin Mięciel gra trochę poniżej swych możliwości, a możliwości ma naprawdę dużo. Troszeczkę za dużo piłek i już zaczyna skrzypek. Zieliński. Znowu. A jest to zwariowany mecz, Andrzej, jednak przyznasz. I szybki meldunek z ławki Legii. Aldona, oddaję Ci głos. Jest przy mnie pan trener Legii, pan Mirosław Jabłoński. Panie trenerze, co pan powiedział swoim zawodnikom w szatni, jak mają grać w tej drugiej części spotkania? Nie mamy nic do stracenia. Musimy atakować, ale mądrze. Starać się te piłki rozegrać do boku i wykorzystując, że gramy teraz lekko z wiatrem, próbować to od boku w pole karne, ostrych takich wrzutek. Na tym boisku trudno jest coś więcej zrobić. Dziękuję za tę krótką wypowiedź. Dziękuję panu Jabłońskiemu. Na krótkim, wąskim boisku trudno cokolwiek zrobić. Polonia dopiero szykuje się do powiększenia boiska. Tymczasem rzut wolny dla Legii. 25, może 30 metrów do bramki Piotra Wojdygi. Bramkarz Polonii kontuzjowany w pierwszej połowie, rozbity łuk brzydziowy. Zobaczymy, Zieliński, Sokołowski czy Cikier. Zdaje się, że Cikier i Sokołowski mają ochotę na strzelenia. Nie, Zieliński, jednak Cikier. Pole karne, Kucharski sprytniej. Brawo Wojdyga. Ja jeszcze na momencik wrócę do tego, co powiedział trener Legionistów. Najważniejsze słowo w tym, co mówił Aldonie, to chyba musimy grać mądrze, bo właśnie gry z głową brakuje na razie Legionistom. Ostre starcie w środku pola. Leży Sokołowski. Szulik. I Szulik odchodzi od zdarzenia z żółtą kartką. Podarował mu to pan Andrzej Szczełkun? No zobaczymy. Jednak potrzebne nosze. Dzieje się to na wysokości sektora zamówionego przez Legionistów, ale nie, nic się nie stało. Męskie starcie, może rzeczywiście to niestety było... dzieje się wiele niedobrego, proszę państwa, na trybunach. Znowu policja. Akcja policji. Przesuwa kibiców do środka. Tam za chwilę będzie bardzo ciasno, bardzo gęsto i zdziwię się, jeśli ludzie zaczną wskakiwać na boisko. Koszmarne obrazki, obrazki, jakich nie chcielibyśmy nigdy, ale to nigdy, pokazywać i oglądać na polskich stadionach, w ogóle na stadionach całego świata. Bardzo niebezpiecznie tam się robi i ciasno. No i teraz kontratak kibiców. Sędzia Szczełkun, piłkarze to wszystko oglądają, ale nie. Wracamy na boisko. Kacprzak. Wilksdauskas. Bardzo dobrze. Po raz kolejny litewski obrońca wyjaśnił sytuację. Mikulena z dośrodka do Aziza Nora. Aziz przerwał akcję. Zieliński. I jest Gałuszka. Do Szulika. Sokołowski. Nie dał rady Sokołowski. Szulik. Bardzo dobrze. Marcin Szulik. W środkiem ucieka. Rzewłakow. Szulik. Coraz bliżej pole karne. Szulik strzela. Zabrakło mu sił chyba i odwagi wbiegnięcia w pole karne Legii. Ale mimo to akcja znakomita. Chyba dobre 40 metrów przebiegł Szulik. No mógł się zmęczyć tym rajdem, no i rzeczywiście ten strzał nie był najmocniejszy. Marcin Szulik. Pomocnik Polonii, grający dziś dobry mecz na Konwitowski. Coraz dramatyczniej na trybunach. Zieliński. Postawmy jednak chuliganów, bo na boisku naprawdę dzieje się dużo dobrego. Bednarz. Piłka Kucharskiego do Sokołowskiego. Sokołowski wytrącany z równowagi przez obrońców Polonii. Nie dał rady. Atak policji powstrzymany. Policjanci wyparci pod bramę stadionu. A chuligani mają chwilę triumfu, ale to chyba do czasu. Spokojnie było przez całą pierwszą połowę. Potem w przerwie widzieliśmy, jak nagle pomywaczka, właściwie nie wiem jak nazwać urządzenie do spryskiwania kibiców. Armatka wodna. Tak jest. Armatkę z kibicą skierowali na kibiców policjanci. Ci w odwecie ich zaatakowali, no i widzimy gorszące sceny. A miejmy nadzieję, że to już koniec.
na boisku. Tymczasem Legia. Polonia prowadzi 1-0 po strzale w 45 minucie. Mikulenasa coraz częściej. Jacek Zieliński w przodzie. Jacek Zieliński do Kucharskiego. Kucharski i Żwirgzdałka z faul Kucharskiego. Piłka dla Polonii. Legia widać, że z wiatrem gra dużo bardziej ofensywnie. Na pewno będzie częściej strzelała, na pewno częściej będzie niepokoiła Wojdygę. Mikulenas znowu do Anora. Anor ucieka Bednarzowi z niewygodnej sytuacji. Bardzo dobrze Aziz Anor. Mięciel skacze do piłki. Nie udało mu się. Już gospodarze Dąbrowski, naciskany przez Kasprzaka, Mięciel. Przy nim Wędzyński, znowu Dąbrowski, stracił piłkę. Kasprzak, Mięciel i brawo Wojdyga. Fantastyczna interwencja bramkarza Polonii, zaraz to zobaczymy. Wyciągnął wnioski z tego z młodego bramkarza Szamoturskiego, który nie grał w czapce, któremu słońce często przeszkadzało. Może w tej interwencji z bramką rzeczywiście to słońce zawiniło. Tymczasem dobra interwencja bramkarza w czapeczce. Wojdyga jeszcze raz przed pole karne. Mikulenas nie, bardzo dobrze Kacprzak. Faul Mikulenasa, tak jest. Rzut wolny dla Legii. Przydałby się Mosur, ale jego dzisiaj nie ma na boisku, kontuzjowany. A policji, proszę Państwa, już nie ma na tej trybunie, gdzie siedzą widzowie Legii. Zbierają swe siły, szukają, nie wiem, odwodów być może gdzieś za stadionem. Zieliński i Czykier. Zieliński. Mocne uderzenie nad bramką stopera wojskowych. Piłka prawie doleciała do zegara stadionowego. Nadal 1-0 dla Polonii. 55 minuta meczu. Bardzo zimno w Warszawie. Od czasu do czasu pada śnieg. Ale na boisku bardzo gorąco. A tam nieprawdopodobne rzeczy dzieją się. Kibice Legii niszczą toalety, które pewnie kilku z nich by się przydały. Tak jest, które zostały ustawione właśnie dla nich. Karetki pogotowia podjeżdżają pod stadion. No proszę Państwa, brzmi to upiornie jak meldunek z linii frontu, ale jeszcze raz powtarzamy, nie chcielibyśmy już nigdy nic takiego relacjonować. Wracajmy na boisko. Marcin Rzewłakow do Anora i Zieliński. Czykier. Do Kucharskiego. Kucharski strata. Ładnie Polonia w środku. Pawlak do Wędzyńskiego. Wędzyński rusza w kierunku pola karnego. Wędzyński. I świetnie ustawiony Paweł Skrzypek. Brawo Skrzypek. Skrzypek z prawej strony. Kucharski środkiem. Mięciel. Skrzypek. Skrzypek. Coraz bliżej. Paweł Skrzypek. Gałuszka. Banalnie łatwo rozbił tę akcję. Tymczasem z lewej strony Sokołowski. Do Bednarza. Bednarz na lewej stronie. Wysokość pola karnego. Bednarz. Mięciel. Staniek czeka na piłkę. Nie doczeka się, bo Mięciel sam. Mięciel. Nie ma faulu z Grzywskasa. Gramy dalej. Pokazuje pan Szczełkun. Mariusz Pawlak. Ale odzyskał piłkę Czykiem. Staniek. Kucharski. Dobra sytuacja. Kucharski czekał długo i gol. 1-1. Polonia Legia. Kapitalna akcja Kucharskiego. Poczekał tyle, ile trzeba. Przymierzył jak trzeba. No i zrobił, co do niego należało. Właśnie, zachował się jak znakomity zawodnik. Zobaczymy, mógł. Wielu piłkarzy by tę piłkę uderzało dużo wcześniej. Kucharski natomiast poczekał, złożył się znakomicie do uderzenia i Wojdyga teraz musiał sięgnąć po piłkę do siatki. Jeszcze raz popatrzmy. Gałuszka poczekał, zdążył dłużej Kucharski. Z kolei Gałuszka prawdopodobnie spodziewał się, że napastnik Legii szybciej odda ten strzał. Nie zdążył go zablokować. Piłka w bramce Polonii. No gdzieś się podział obrońca najtrudniejszym do wymienienia nazwisku, Żwirgzdałkas. Nie zdążył dobiec Marcin Rzewłakow i mamy 1-1 w 56 minucie meczu.
Zieliński do Mięciela. Teraz śpiewy na trybunie zajmowane przez widzów Legii. 1-1, a więc Cezary Kucharski. Aż dziw bierze, że tak dobrze pilnujący go blisko godzinę obrońcy Polonii zostawili najgroźniejszego napastnika Ligi Polskiej niepilnowanego, a ten miał tyle czasu, by przymierzyć. 1-1 rusza Czereszewski, teraz Legia, Czereszewski z prawej strony, Kucharski, jeszcze Czereszewski, piłka do Kucharskiego, Kucharski w polu karnym, Kucharski czeka, czeka i Mięciel, boczną siatkę Marcin Mięciel, 1-1 na Klub Wiktorskiej. Podskoczyli wszyscy kibice Legii, oczywiście poza tymi, którzy są zajęci tylko i wyłącznie tym, by walczyć z policją. Jeszcze raz dośrodkowanie, zupełnie zostawiony Mięciel. Nie mógł strzelić gola w tej sytuacji. Ta piłka była od niego za daleko. Czereszewski. Ale dobrze, że Włakow. Świetnie Dąbrowski minął Kacprzaka. Przed nim już Skrzypek, ale nieporozumienie Dąbrowskiego z Wędzyńskim i Staniek. Staniek ma pretensje do Czereszewskiego, ma chyba trochę racji. Aziz i Bednarz. Skrzypek i Mikulenas. Pawlak. Bardzo dobrze do Aziza. Znowu powiedziałem za wcześnie bardzo dobrze, bo zbyt silne było to podanie. Te dobrze zapowiadające się akcje czasami jednak nie są kończone tak, jakby wymyśleli sobie piłkarz. Mecz walki, mecz prawdziwej futbolowej wojny. Mówimy tu oczywiście o placu gry. Szamotulski w 58 minucie spotkania. Piłka pod pole karne Polonii. Kucharski i Żwirzdowska. Sprawo Kucharski. Teraz faulowany przez litewskiego obrońcę. Faul. Żółta kartka dla Żwirzdowskasa. Cóż, grał dobrze, grał pewnie. Ale zaczyna się. To, co mówi Paweł Zarzeczny. Polonia włożyła mnóstwo sił, mnóstwo zdrowia w pierwszą połowę. Teraz Żwirzdowskas nie zawsze nadąża za swoim piłkarzem. Jacek Bednarz. Dziękujemy mu za grę. W jego miejsce Igor Kozioł. Pierwsza zmiana w Legii. Bednarz utyka chyba kontuzja. A Żwirzdowskas teraz musi uważać, bo ma już żółtą kartkę. I to na pewno no nie wpłynie najlepiej na postawę obrońców Polonii, bo każde ostrożniej. Wejście tego piłkarza może zakończyć się kolejną żółtą kartką, no i wtedy poloniści musieliby grać w dziesiątkę. Rzut wolny dla Legii. Czykier. Piłka na pole karne, dobrze Gałuszka i znowu aut dla gości. Rusza Mikulenas, Zieliński. Niepewna interwencja reprezentacyjnego libero, ale dobrze, dobrze naprawił swój błąd Zieliński. Do Gałuszki. Mikulenas, ładnie Kozioł. Dobra interwencja, pierwsza. Tymczasem rusza Mięciel. Jest Kucharski z prawej strony na wolne pole do wbiegającego Stańka, ale nie. Bardzo dobra interwencja polonistów. Odebrał Sokołowskiemu piłkę Wędzyński. Ale źle zagrał i teraz już przy piłce jest Igor Kozioł. Stracił i znowu poloniści, którzy po stracie gola no nie bardzo mają pomysł na to, jak przedostać się w pole karne bramki Szamotulskiego. Muszą poczekać, muszą ochłonąć, muszą jakby zapomnieć na moment o tym, że Legia wyrównała. A tu już niestety są, proszę Państwa, po tych starciach chyba ranni, bo przed momentem odjechała na sygnale karetka. Kozioł i Mikulenas. Dobra druga interwencja Legionisty. Mikulenas będzie miał twardego rywala w obrońcy Legii. Zieliński. Kozioł. Lewa strona boiska. Rozpędzony Kozioł. Do środka. Ładnie Mięciel. Do Czykiera. Czykier. Szeroko grają Legioniści. Nie, piłka prosto padła do Kucharskiego. Ale tam bardzo dobrze Żwirzdowska z wespół z Rzepłakowem. Wydawało się, że atakujący Legii przejmie piłkę, ale poloniści ładnie to
tę akcję zablokowali. Ale dobry pomysł na rozegranie tej akcji. W momencie podania chyba nie było jeszcze spalonego, może później Kucharski wskoczył za plecy. Tak, ale pochwalimy Czykiera, bo rzeczywiście zagrał bardzo ładnie prostopadłą piłkę. No nie jego wina, że Kucharski stał za obrońcami Polonii. Skrzypek. Kucharski głową do Mięciela. W Mięcielu już Żwirk zdał skaz. Kacprzak znowu świetnie blokuje piłkę Litwin. No w tym kwartecie ostatni, czyli Jacek Kacprzak, kiepsko. Teraz zrywa się do ping kibiców Polonii. Polonia. 1-1, proszę Państwa, na pół godziny, blisko pół godziny przed zakończeniem spotkania. To niezły wynik, nawet zważywszy, że poloniści prowadzili po pierwszej połowie. Faulowany Mikulenas. To Igor Kozioł. Trzecie starcie obrońcy Legii. No i za tym trzecim razem powalił na ziemię Mikulenasa. Szamotulski, szybko, prędko, jak najszybciej pod pole karne polonisty. Ręko zagrał Żewłakow. I proszę Państwa, jeden z bohaterów tego meczu, jeden z uczestników, Jacek Wednarz, może o tym trochę za późno, bo akcja legionistów. Poczekajmy na to, aż piłka... O właśnie, teraz Jacek Wednarz i Michał Wiliński. Panie Jacku, opuścił Pan na początku drugiej połowy boisko, czy jakaś poważna kontuzja? No nie, chyba tak, bo dłuższego czasu już gram na kredyt. Tak się składa, że choroby i kontuzje dziesiątkują nam skład. Już miałem odpoczywać w meczu z Hutnikiem. Później zachorował nam Jacek Zieliński i musiałem wystąpić w meczu pucharowym, choć też byłem chory. Od miesiąca leczę naciągnięte ścięgno Achillesa. No i dzisiaj zrobiłem na początku tej połowy taką przebieżkę na... mocno taką na połowę Polonii i ten Achilles po prostu przemęczony już nie wytrzymał i po prostu chyba zerwałem go albo naciągnąłem bardzo mocno tak, w taki sposób, że już nie mogłem dalej grać. Nażowi, proszę Państwa, nadal 1-1 w meczu Polonia-Legia. Jak słyszeliśmy, popularny mecenas, bo tak się mówi o Jacku Bednarzu, będzie musiał zgłosić się do dobrego specjalisty. Ścięgno Achillesa to bardzo poważna kontuzja, z którą naprawdę w przypadku piłkarza, zresztą każdego sportowca, nie ma żartów. Michał Żewłakow. A wiatr coraz mocniejszy, coraz bardziej pomaga tutaj legionistom. Sokołowski. Walczy. Mikulenas. Kucharski. Faulowany przez Żwirzauskasa. No teraz to musi być żółta kartka. Ale mówiliśmy o tym, że musi uważać Litwin, bo już jedną żółtą kartkę ma. Ojej, to no i na takie zagrania pozwolić sobie już w tej chwili nie może. Ja myślę, że Broniszewski dobrze by zrobił, jakby wystawił jakiegoś obrońca, przed Marcina Janusa. Bo zdaje się, że Żwirzauskas z każdą minutą coraz mocniej pracuje na czerwoną kartkę. To zmartwienia trenera Polonii na boisku nadal 1-1. Staniek. Zieliński nie zatrzymał tej piłki. Ale cały czas inicjatywa po stronie piłkarzy, gości. Teraz poloniści w swojej połowie do Mięciela. Mięciel. Dobrze poloniści blokują. Teraz jest szansa na kontrę. Bardzo dobrze zagranie Wędzyńskiego. Do środka rusza Mikulenas. Mikulenas, obok niego Skrzypek. I Zieliński powstrzymał napastnika Polonii. Wojdyga. Wojdyga. Mikulenas i Igor Kozioł. Aziz dobrze wypychany przez Skrzypka. Zieliński. Bardzo
Ładne podanie, długie już jest Czereszewski. Lewą stroną Staniek. Ładny Staniek, tak biegał szybko jak Kucharski w tej akcji. Coś może dla Legionistów dobrego wyniku. Tymczasem kontra Polonistów. Szulik, Szulik i Czykier. Szulik, piłka dla gospodarza. Aziz. Mięciel. Ale nie mógł dojść do tej piłki Kucharski. Teraz fragment, w którym najwięcej do powiedzenia mają chyba bramkarze, bo i Wojdyga, i Szamotulski bardzo daleko i wysoko wybijają piłkę. Polonia z szacunkiem wobec Legii. Te 1-1, co powiedziałem, to naprawdę nie jest zły wynik. Widzę, że poloniści jednak myślą o zmianie. Że za chwilę któryś z piłkarzy, a Broniszewski ma dziś do dyspozycji Andrzeja Kacprzaka, Marcina Janusa, Mariusza Malinowskiego, Rafała Rutę i bramkarza Mariusza Libertę. Zobaczymy, czy posłucha naszych rad i zmieni drzwi z Dauskasa i da szansę Janusowi. Raczej wejdzie albo Ruta, albo Janus, bo to bardziej doświadczeni zawodnicy od pozostałych. Staniek mądrze do Sokołowskiego. Przy Sokołowskim Szulik. Wojtyk, 23, może 25 minut do końca meczu na Konwiktorskiej Warszawie w derby. Polonia remisuje z Legią 1-1. Mikulenas do Anora. Anor i Kacprzak. Skrzypek. A kibice Legii demolują kolejny garaż przy Konwiktorskiej. Panie kibice, to widzowie, którzy przyszli, a to się chuligani, bo proszę Państwa, nie zasługuje na ten. Zepsuli nam dzisiaj widowisko, zepsuli dobrą grę, jaką prezentują obie jedenastki na stadionie. Andrzej Szczełkun przerywa akcję, będzie rzut wolny dla Legii. W drużynie Polonii szykuje się zmiana, jednak Rafał Ruta, a więc wsparcie środka pola. Schodzi Aziz Anor, zagrał naprawdę w tym meczu nieźle. Bardzo agresywny, bardzo dynamiczny, kilka razy wręcz staranował obrońców Legii, za co został karany żółtą kartką. Broniszewski najwyraźniej myśli o tym, by wzmocnić drugą linię. Rzeczywiście w ostatnim... A to akcja, po której Wędzyński... W ostatnich fragmentach spotkania Legia bez przerwy gości na połowie polonistów. No i rzeczywiście Ruta może przyda się do tego, by przytrzymać dłużej piłkę w środku pola, wyprowadzić groźną akcję. Zieliński. Mocno. Brawo, Wojtek. Zaczynają strzelać piłkarze Legii, chyba zaczynają tęsknić za Piotrem Mosurem, bo tutaj by się przydał jak mało kto w takich sytuacjach, w momentach, kiedy trzeba mocno, potężnie kopnąć zza pola karnego. Czereszewski. Świrk zdał wskaz, nie dał rady, ale dobrze Gałuszka i piłka dla polonistów. Mikulenas, tym razem nie było tam Anora, bo jest na ławce rezerwowych. Zobaczymy, jak będzie grała Polonia. Widzę jednego napastnika. To Mikulenas, ale teraz przeciera się Szulik. Szulik w środku ma Wędzyńskiego. Piękne świetne podanie, nie ma spalonego. Mikulenas, Skrzypek. Brawo, reprezentacyjny obrońca. Świetnie, Paweł Skrzypek. Bardzo dobrze, ale akcja Polonii, no, popisowa. Przedniej marki akcja. Bardzo dobre zagranie Szulika. Mikulenas w tej sytuacji też się zachował bardzo dobrze, bo w początkowej fazie wydawało się, że wyjdzie przed obrońców. O właśnie. Tymczasem zaczekał z nimi w linii. No i zabrakło czego? Może 2 metrów? No tak. I tego by tam nie było Pawła Skrzypka. Paweł Skrzypek, świetnie grający obrońca Legii, dzisiaj naprawdę bardzo dobrze zabezpiecza swoje pole karne. Przez Sokołowski z lewej strony, piłka na pole karne. Błąd Rzepłakowa. Jeszcze Pawlak, jeszcze Czykier, Staniek, Dąbrowski, Mikulenas czy Kozioł? Kozioł, pewnie do Kacprzaka. Piłka na aut, poszkodowany któryś z Legionistów. I oddajemy głos Michałowi Wilińskiemu. Tutaj na ławce rezerwowych Polonii siedzi Arkadiusz Bąk, który pauzuje w dzisiejszym spotkaniu za żółte kartki. Bramka wyrównująca dla Legii padła po dosyć dużym błędzie obrony
drużyny Polonii. No tak, no popełniliśmy błąd. Kucharski sam bardzo ładnie uderzył, niestety jest remis. Teraz w sumie Legia zaczęła dobrze grać i ja już bym chciał po prostu, żeby się zakończył takim rezultatem. Niestety jeszcze zostało trochę czasu do końca meczu, także jak będzie, zobaczymy. Dziękuję bardzo. Obrona tego rezultatu może piłkarzom Polonii nie wyjść na dobre. Tak jest. Może lepiej czasem zaatakować bramkę Szamotolskiego, liczyć na szybkość Mikulenasa, ale tam jest potrzebna interwencja lekarza. Cezary Kucharski poszkodowany, nie, jednak Stanisław Machowski sprowadza go, nie znoszą go Naszowi, tak się chyba nazywa ta funkcja w funkcjach piłkarskich. Cezary Kucharski dreptając. Krzyżacy, według niektórych krzyżacy. Tak. Kucharski do linii bocznej boiska, pretensje pod adresem sędziego. Ale trzeba się uspokoić, trzeba po męsku to przyjąć. No i Stanisław Machowski będzie mógł za chwilę doprowadzić piłkarza Legii do tego, by ten wyskoczył dziś i zagrał jeszcze przez 20 minut na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej w derbowym meczu Polonia-Legia. 19:04, jeszcze 20 minut gry w 28 derby Warszawy. Skrzypek, Kacprzyk, piłka do Skrzypka, tutaj dobrze ustawiony Michał Żewłakow, Kozioł. No wyprzedza Mikulenasa, Mięciel. Sprytnie do Czereszewskiego, Czereszewski, no tam miał być chyba Kucharski, który w tej chwili stoi na linii, przy linii bocznej boiska z wściekłością, machnął bidonem, bo wiedział, że to jego pozycja, to jego miejsce. Skrzypek w tej chwili chyba zamienił się z Igorem Koziołem, w tej chwili Kozioł pilnuje Mikulenasa. Mięciel. Staniek, Skrzypek, z prawej strony Kacprzak, do środka, Czykier, szuka miejsca do dania strzału, ale Czereszewski świetnie podał do Czereszewskiego, tutaj trzeba było chyba momentalnie decydować się na strzał, ale cały czas Legioniści przy piłce. Na Kucharskim, nic nie było, pokazuje Michał Żewłakow. Jeszcze raz ta sytuacja, Kucharski, no i chyba zaczepił. Kto kogo, czy Kucharski Żewłakowa, czy też odwrotnie. Mamy rzut wolny dla Legii. Legia naciska, Legia po wyrównaniu dyktuje warunki gry. Mieczysław Gruniszewski przed chwilą spojrzał na zegarek, no jeszcze 20 minut, a Legioniści chcą to wygrać. Przypominam, wiedzą, że Widzew wygrał w Poznaniu 2-1. Czykier na pole karne, Czereszewski, Kucharski, Kacprzak, Mikulenas i out dla Legionistów. Dość długo trwa ten regres Polonii. 1-1 i Poloniści nie potrafią odpowiedzieć Polonistom wyrównaną, Legionistom wyrównaną grą. Może teraz Mikulenas, bardzo ładnie Zieliński do Kozioła. Kozioł. I Czykier. Świetnie ustawieni są na boisku w tej chwili Legioniści. Czykier. Ośrodkowanie jest Żewłakow i Szulik, aby dalej przed siebie. Ale piłka znowu u Legionistów. Sokołowski. Kolejny faul. Poloniści już naprawdę nie mogą znaleźć innych środków na to, by powstrzymać Legionistów, jak faule. Żółta kartka dla Żewłakowa, to Marcin Żewłakow obejrzał kartonik. Sokołowski już jest w pełni sił, może w pełni go przesadza, ale za chwilę będzie mógł grać. I rzut wolny dla Legii. W polu karnym Czereszewski, Kucharski i Mięciel. Żewłakow, Szulik, Mikulenas i Ruta w murze Polonistów. Zobaczymy kto, Zieliński czy też Czykier. Czykier prosto w mur i out dla Legionistów. Piętnaście minut do końca. Uwaga, po raz kolejny. Nie, nie ma faulu. Sokołowski tym razem był przepisowo atakowany. Mikulenas na ziemi, nic nie było. Gramy dalej, pokazuje pan Szczełkun i Jacek Zieliński.
Kulenac, Kasprzak i Wojdyga, podbiega do niego Kucharski, ale już skierował się w kierunku środka boiska i daleko Wojdyga wybija piłkę. Czereszewski, Mięciel, Żewłakow, tutaj Skrzypek, Czereszewski i Skrzypek. Paweł Skrzypek teraz bardziej... Troszeczkę przed obronę. Legii wyszedł. Staniek. Dobrze, znowu Szulik na krótko, bo to już Dariusz Czykier. Nie chciał podawać do Stańka. Czykier. I od ręki Wojdyka. Zmarnowana akcja, zepsuta legionistów. Wydawało się, że coś tego będzie. Niestety dla sympatyków Legii nic. Może zbyt rzadko legioniści próbują wrzucać piłkę w pole karne Wojdyki. Przecież Kucharski słynie z tego, że znakomicie gra głową. Świetny wyskok ma również niski Skrzypek. Przed momentem to widzieliśmy. Szykier do Stańka. Rusza Kucharski z prawej, jest Cezary Kucharski, Kucharski, Żewłakow, Kucharski z prawej strony, biegnie Kacprak, jest Kacprak, piłka na pole karne, ale zapomniał o tym, że wieje mocny wiatr, nie szukał swoich kolegów w polu karnym, tylko chyba próbował zaskoczyć Piotra Wojdygę. Piornie zimno na Konwiktorskiej w Warszawie, derby Warszawy 1-1, tak jak w innym mecie na szczycie naszej piłkarskiej Super Sobocie w spotkaniu Borussia Dortmund, Bayern, Monachium. Tylko, że tam narzekaliśmy, proszę Państwa, na kibiców i na to, co wyrabiają na trybunach. Staniek. Miał rację pan Paweł Zarzeczny, że Polonia prawdopodobnie zapłaci za tę pierwszą połowę. No i rzeczywiście, czarne koszule cały czas cofnięte przy piłce Wojdyga. Właściwie tylko po jego dalekich wykopach piłka przekracza środkową linię. Tym razem kozioł czysto, piłka do kolejnego pomocników Polonii, do Rafała Ruty. Faulował Czykier, rzut wolny dla polonistów. Wstaje Mikulenas, bo przed chwilą był na murawie. Za chwilę wszystko będzie dobrze, tak jest. Pan Szczełku zaprasza go do gry. 1-1 w derby Warszawy. Wędzyński. Biega w pole karne Mikulenas. Jest tam już Żewłakow. Wędzyński. Świetnie Igor Kozioł. Gałuszka. Dobrze. Czykier. Kacprzak. Przy nim Dąbrowski. Świetne rozegranie z Czykierem. Kacprzak. Oraz kolejny w krótkim czasie Jacek Kacprzak. Ciągle zapomina o tym, że wieje wiatr. Tak jest. Szkoda tych akcji Jacka Kacprzaka, bo bardzo ładnie wyprowadzane w środkowej linii. No i potem te ostatnie podanie do Mięciela Kucharskiego. Dobrych piłkarzy, zwłaszcza w walce powietrznej, no nie wychodzi. 1-1. Czyżby podział punktów? Państwo tego nie lubią, kiedy sprawozdawcy zaczynają spekulować, czy będzie remis, czy nie. Zobaczymy. Najważniejsze, że na boisku jest bardzo dobra sportowa atmosfera. Kilka żółtych kartek, ale więcej męskiej, twardej, ostrej gry. Świrzdawka nie dał rady, Skrzypek, tylko na pole karne i świetnie ustawiony Kałuszka. To był Żewłakow. A Skrzypek pokazuje, że jest niezwykle uniwersalnym piłkarzem. Świetnie opiekuje się napastnikami, ale potrafi również przeprowadzić wspaniały rajd, tak jak to miało miejsce przed momentem. Czereszewski do Mięciela, Mięciel do Kacprzaka, przy Kacprzaku Dąbrowski, ponownie Skrzypek, Staniek, ładna Wojdyka. Bardzo ładnie Staniek, jeszcze ładniej Piotr Wojdyka. No, Ryszard Staniek, na którego grę czasami narzekamy, to jednak teraz świetnie dostał podanie, świetne od Skrzypka, może jakiś pomysł na grę Legii, żeby Skrzypek zaczął rozgrywać. I coś w tym jest, bo w środku pola jego podania naprawdę robią najwięcej pożytku, jeśli chodzi o napastników Legii. Kolejny faul, znowu Marcin Szulik, Tomasz Sokołowski. Faulowany Szulik obejrzał kartę.
mnóstwo problemów z Sokołowskim od pierwszych minut ma Marcin Żulik. Proszę Państwa, trzeba przyznać, trzeba pochwalić polonistę, że robi to dobrze. Oczywiście fauli mu nie wybaczymy, bo nie tak powinno się grać. Ale generalnie odpowiedzialny za pilnowanie Sokołowskiego spisuje się na medal. Skoczył w górę Kucharski, nie udało się. Przy Mikulenasie w środkowej części boiska cały czas Igor Kozioł. Michał Żewłakow. Czereszewski. Dobrze ustawiony Gałuszka. 80. minuta spotkania na Konwiktorskiej w Warszawie. Derby stolicy 1-1. Kolejna zmiana w pogoni. Mariusz Malinowski szykuje się do wejścia na boisko. A Skrzypek i źle wyrzucony aut. Rzadko to się zdarza, żeby sędzia zwrócił uwagę na to, że trzeba bardziej starannie podchodzić do wykonywania autów. Tymczasem schodzi z boiska Marcin Żulik. Piłkarz, którego tak chwaliliśmy, którego tak komplementowaliśmy za to, że nie dał pograć dzisiaj Tomaszowi Sokołowskiemu. Żulik z boiska, w jego miejsce Mariusz Malinowski. Powrót Mięciela, Kacprzak. W stronę Stańka, ale tam dobrze ustawiony właśnie Malinowski. Jednak Skrzypek w środku boiska. Mikulenas. Nie dali rady Skrzypkowi Mikulenas i Ruta. Czykier. Sokołowski od razu na pole karne, prosto na głowę Gałuszki. Państwa Polonia. Będzyński do Mikulenasa. Dobrze Kozioł. Jest Zieliński. Skrzypek. Staniek. Pięknie do Skrzypka. Znowu Skrzypek. Skrzypek do Czereszewskiego. Czereszewski. Coraz bliżej pole karne Czereszewskiego. Pięknie zatrzymał go Gałuszka. Odjechała karetka do szpitala. Za chwilę przyjedzie zapewne straż pożarna, bowiem kibice. Widzowie. Chuligani. O właśnie. Teraz Państwo to widzą, co się dzieje na obiekcie przy Konwiktorskiej. Tak, proszę Państwa, nie zachowują się ludzie, którzy kochają piłkę nożną, którzy lubią swoje jedenastki. Tak nie zachowują się ludzie po prostu. Czykier, prawa strona boiska, już jesteśmy na placu gry. Czykier, piłka na pole karne i rzut rożny dla Legii. Już w kierunku narożnika. Teraz idzie Kacprzak. I na chwilę oddajemy głos naszej reporterce. A jest przy mnie Marcin Żulik, który przed chwilą opuścił boisko. Czy trener bał się, że dostanie pan drugą żółtą kartkę? No tak, bo ciężko tak ryzykować, kiedy zawodnik dostaje żółtą kartkę z ostatniej minuty meczu. Wynik jest dobry. Myślę, że chłopacy go utrzymają i myślę, że z tego powodu zostałem ściągnięty z boiska. Dziękuję. Wynik jest dobry i czego chłopacy utrzymają, to powiedział Żulik. Tymczasem Tomasz Sokołowski, piłka na pole karne. Kucharski i brawo Wojtyga. Fantastyczna interwencja bramkarza Polonii, główkował Jacek Zieliński. No dobrze dzisiaj libero warszawskiej jedenastki, tak jakby chcieli zachodni menedżerowie, którzy oglądają czasami popisy Jacka Zielińskiego, żeby częściej angażował się w akcje ofensywne swojej drużyny. No ale Wojdyga obronił strzał, który miał prawo przepuścić. Tymczasem Kacprzak na pole karne, jeszcze Legia Kucharski. Brawo Wojdyga po raz kolejny. Rzeczywiście to, co pokazuje w drugiej połowie Jacek Zieliński, to wielka klasa. No chyba przez te 45 minut pokazał kilku ważnym osobom w Europie, że wart jest każdych pieniędzy. Czereszewski. Pawlak. Biegnie w kierunku pola karnego Mikulenas, ale bardzo dobrze radzi sobie z nim Igor Kozioł. Szamotulski. Czereszewski. Dobrze, że Żewłakow. Będzyński. Nie poradził sobie z Kacprzakiem. Igor Kozioł. Zieliński, Kacprzak, teraz poloniści jeszcze znaleźli ostatnie
siły na końcówkę i Zieliński. Znowu rusza stoper Legionistów. Dośrodkowanie, płasko. Nie doszedł żaden z jego kolegów do tej piłki. Mikulenas starczy szczykierem, bardzo dobrze Litwin. Lewą stroną ucieka Dąbrowski. Nie może teraz podawać do Dąbrowskiego. Wędzyński, niepotrzebnie kapitan Polonistów, protestuje. Na pewno Jacek Dąbrowski był na spalony. Moment podania, widzimy 2 metry. Polonista, 4,5 minuty do końca meczu. 1-1 w spotkaniu Polonia Legia. Emocje do końca na Konwiktorskiej. Legia atakuje, Legia stara się jeszcze wcisnąć tę drugą bramkę, a Poloniści, to co mówił Marcin Szulik, to co mówił, co myśli może Broniszewski, ten punkt, to rzeczywiście w takim meczu też sukces Polonistów. Skrzypek. Rzut z autu. 87 minuta spotkania. Paweł Skrzypek tak świetnie podawał kolegom. Zobaczymy, czy też dobrze poda z autu. Całkiem nieźle, bo gorąco przez moment zrobiło się na polu karnym Polonistów. Mikulenas, przy nim Igor Kozioł, znowu świetnie wprowadzony dosyć niedawno. Kozioł bardzo pewnie poczyna sobie udany debiut. Znaczy, z Litwinem bardzo udany. W takim spotkaniu taką stawkę. Taki występ. I Jacek Zieliński, który w drugiej połowie właściwie zaczyna wszystkie ofensywne akcje Legionistów. Zieliński. Daleko do Kucharskiego, ale przeciął lot tej piłki Żewłakow. Gałuszka. I zmiana szykuje się w zespole Polonii. Jeszcze jedna zmiana. Marcin Janus. Patrzymy, kogo zastąpi ten piłkarz. Marcin Żewłakow schodzi z boiska. Cóż, to już zmiana, o której trenerzy powiadają, że jest taktyczna, więc zmiana mająca na celu zarobienie kilkudziesięciu sekund. No i rzeczywiście dosyć wolno schodzi, trzymając się za lewą nogę, Żewłakow. No wierzymy w to, że bardzo boli go lewe kolano. Kuralne dziękujemy dla Żewłakowa. Marcin zmienił Marcina. Zobaczymy, czy Marcin Janus, były piłkarz Olimpii, Lechii, jeszcze tutaj w tych ostatnich minutach zapewni Polonistom remis. Bo o tym już bez ogródek myślą piłkarze Broniszewskiego. Powrót Mikulenas. Czyściutko, Kacprzak. No, sędzia widział lepiej. Rzut wolny dla Polonii, 88 minuta meczu. Nie spieszy się Michał Żewłakow. Dla Polonistów lepiej byłoby, gdyby ten mecz już się skończył. Natomiast Legia ciągle pomna tego, co wydarzyło się w Poznaniu. Przypominam, zwycięstwo Widzewa 2-1 nad Lechem. No chciałaby tu koniecznie wygrać. Kozioł, po raz kolejny zatrzymany Mikulenas. Czereszewski. Mięciel. Mięciel i Żwirgzdauskas. Bardzo dobrze Wędzyński. Wędzyński, Mikulenas, Kozioł. Nic nie było. Pokazuje pan Szczełkun, każe wstać Litwinowi. Jacek Zieliński na minuty, na 2 minuty przed końcem meczu. Emocjonujące derby Warszawy. 1-1 przy Konwiktorskiej. Bardzo nieładnie zachował się Kucharski. Kopnął bez piłki chyba Gałuszkę. Ciekawe, co na tak to jest. Asystent. Będzie jaka konsultacja? Głównego. Prawdopodobnie wcześniej coś Kucharskiemu zrobił Gałuszka. Zobaczmy, czy była to odpowiedź na prowokację stopera Polonii. Teraz. Skaczą w górę i Gałuszka, i Kucharski. Tam łokieć pracował piłkarza Polonii, ale cóż, starcie jak starcie. No później Kucharski trochę puściły mu nerwy w tej sytuacji. A przy Konwiktorskiej już są właściwie dwie jednostki straży pożarnej. Na pół minuty przed końcem tego upiornego, jeśli chodzi o atmosferę, jeśli chodzi o to, co wyczyniają dzisiaj chuligani spotkania. Miejmy nadzieję, że do końca będzie spokojnie na stadionie, zwłaszcza na ulicach Warszawy. Bo na boisku, mimo takich starć, jakie obserwowaliśmy przed chwilą, Gałuszka już w porządku, już gra, jest w miarę bezpiecznie. Kozioł do Zielińskiego. Zieliński i Skrzypek. Skrzypek w środku. Do Kucharskiego. Kucharski na lewo do Sokołowskiego. Czyżby ostatnia szarża pomocnika Legii, Tomasz Sokołowski.
ma bardzo, za bardzo komu podać, chociaż mógłby się zdecydować wcześniej na oddanie piłki, zdecydował się. Poloniści przejmują ją i jeszcze Legia. Cała drużyna Polonii na swoje połowie. Kozioł. Kacprzak. Biegnie do niego Dąbrowski. Kacprzak dośrodkowuje. Wojtek po raz ostatni w tym spotkaniu chyba. Ale pan Szczełkun właśnie teraz nabrał powietrza i kończy derby Warszawy. Oraz 28. Zakończyło się spotkanie pomiędzy jedenastkami Legii. Proszę Państwa, Polonia Legia 1-1, wiele dobrego na boisku, mnóstwo złego, mnóstwo fatalnych wrażeń spoza boiska. Proszę Państwa, serdecznie dziękujemy za uwagę. Miejmy nadzieję, że takie mecze będziemy oglądać częściej, oczywiście takie bez tego pozawojskowego, fatalnego dla całego obrazu piłki nożnej anturażu. Za uwagę dzisiaj dziękują nasi reporterzy Aldona Marczuk, Michał Wiliński, nasz komentator, dziennikarz Ekspresu Wieczornego Andrzej Twarowski i Janusz Wasała, i jesteśmy ciekawi, co dobrego, czy też co złego powiedzą nasi eksperci w studio. W studio są Paweł Zarzeczny, Dariusz Dziekanowski, no i Tomasz Smokowski. Dziękujemy, to wszystko z Warszawy, z Polonii, ze stadionu przy ulicy Konwiktorskiej. Dziękuję Ci, Janusz. To derby Warszawy, Polonia, Legia 1-1. Panowie, zostaliście wywołani do tablicy, a więc prosimy o podsumowanie tego spotkania. Dariusz Dziekanowski. Myślę, że Polonia była równorzędnym przeciwnikiem, nawet bardziej agresywnie grała w pierwszej połowie. Tutaj Paweł dobrze zauważył, że w drugiej połowie prawdopodobnie nie wystarczy sił, że Legia zagra bardziej ofensywnie, że będzie miała zdecydowaną przewagę. Niemniej mecz był emocjonujący i myślę, że stał na przyzwoitym poziomie, a Legia w drugiej połowie mogła pokusić się o zwycięstwo, dlatego że Jacek Zieliński miał doskonałą sytuację, świetnie zachował.